Sesja ósma. Drużyna Sigma. Tym razem odpoczynek. Po ostatniej przygodzie nasi bohaterowie zdążyli wytrzeźwieć, wymienić wszczepy, kupić nowy ekwipunek, uzupełnić amunicję, a nawet o dziwo się przespać. Udało im się to. Z drugiej strony, teraz istotne pytanie jest, czy nasza drużyna w całości pojawi się na najbliższym ciekawym evencie, jakim jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości, a konkretnie Święto Odzyskania po raz siódmy Niepodległości przez Polskę. Nikt już nie pamięta, jak to historycznie wyglądało i dlaczego to jest aż siódmy, ale świętuje się. To, co jest pewne, to, że Jakub deklarował, że wybierze się na tą uroczystość. Reszta drużyny do tego czasu, czyli przez dwa dni, które mieliście mniej więcej, tak naprawdę tutaj pracowaliście nad swoimi szczepami, trochę się podleczyliście. No i pytanie, czy rzeczywiście też się wybierzecie tam? A może... Może to będzie taki start, początek Jakuba samego. Bo to też może być jego ciekawy sidequest. No trzeba mu zjebać rozwój jego postaci. To zajebie na noboty w żyłę i idę z nim. Dobra. Firmowe czy swoje? Firmowe. Wziąłeś to sobie w koszty. Bardzo dobrze. Dobra, yep. 2D. 2D4. Dobra, na noboty w żyłach. Mogę iść. A Kędzior? Czy z nimi wybierasz? Przez te dwa dni pewnie też już odwiedziłem tego Ezekiela. Poprosiłem go o jakieś wsparcie, bo niezbyt się czułem. Czy mi pomógł? Mm-hmm. Nie mam pojęcia, to od niego zależy. Dałem mu wiagrę i dobre słowo. O to chodź. Nie no, możesz mu zrobić pierwszą pomoc. Niechaj będzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i może... Wiedziałem, kurde, wiedziałem. Nie wziąłeś kości premiowej, tak? A, miałem kość premiową? No wiesz, no jak robisz w swoim gabinecie, to zawsze masz dwie. Chyba, że akurat jest jedna tylko. To bym dorzucił chyba. Nie, no już rzucone, to tam nie będziemy się... Kurwa. Miałeś szansę na rozwinięcie, się nie wyszło. Zabiłem Kęciora. Nie. Mam 8 punktów wytrzymałości. Nie zabiłeś, ale straciłeś mu szacunek. Po prostu Kędzior łapa ci pulsuje, no i tak. Chyba za mocno ten bandaż związał, wiesz? Ci pulsuje tak. Spokojnie, Kędzior, to wina tej strzelaniny i narkotyków. Nie bój się. Wszystko powoli przeminie. I szukam w magazynie nanobotów. Chyba, że coś uspokajającego chcesz mu dać. Nie no, wiagrę później mu dam, teraz szukam nanobotów. Dobra, wiesz co, sprawdzasz. Widzisz taką chińską podróbkę. Zamiennik. Kędzior, pamiętam, że tam lubiłeś te takie azjatyckie klimaty. Chcesz może taką strzykaweczkę i pokazuję mu. Odrzuci na wycenę, żeby zobaczyć, co to jest? Nie znasz się na tym, ale możesz rzucić na wycenę. Sukces. Wiesz co, to wygląda jak jakaś chińska podróbka. Zaraz próbujesz mnie zabić. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Ezekielku. Ty mój.
kochany. Dobrze, ładuj w żyłę. Nie znam ci jednak tej wiagry i idę mu podać kurwa na noboty. Więc tak, teraz rzucaj sobie na kondycję, Kendra. Kondycja. Masz kość premiową. Zajebiście. No. Okej. Okay. Bez komplikacji. K6. K6. D6. Pyk. 6. 8. Odzyskujesz. Generalnie przez dłuższą chwilę czułeś takie dziwne swędzenie, tak nad okiem, lekko, tak mniej więcej, no, na wysokości brwi w zasadzie, ale w pewnym momencie ustało. Wyżyję dobrze. Przepodobał mi się. Ile będzie się zależało? Dziękuję. Tak. I tak ogląda. Dobrze łatać. Dobrze. Zaczynam się martwić o twoje zdrowie, ale to nie jest pora na to. Chodźmy złapać Jakuba i chodźmy na święto. Jakie kurwa święto. Ja się nigdzie nie wybieram, ale tu dzisiaj sobie chyba umrę. To umrzesz tak. Kurwa na ulicy, a nie w moim gabinecie. Chodź. Muszę z nim iść. Nie no. Szczerze kurwa nie chcę tam iść. Nikt ci gdzie nie nakazuje. Gdzie się odbywa to święto całe? No klasycznie na ulicy. To będzie parada. Jest to w dużej odległości od mojej kawiarenki. Znaczy nie mojej, ale tej kawiarenki, dobra. Którą wiesz, kocham. Wyświetlasz to sobie na mapie przed sobą. Tak przejeżdżasz palcem, żeby ci zrobiło, jaka to jest odległość. W tym takim najkrótszym punkcie jest to... czekaj, muszę sobie mapę Warszawy odpalić, żeby mieć perspektywę, mniej więcej. Kurwa, źle mi pokazuje. Dobra, nieważne. Więc tak. To jest rzeczywiście spory kawałek, bo trzeba się jechać w centrum tego miejsca. I no teoretycznie to nie, wiesz, tam 2,5-3 kilometry, nie? Ale właśnie trzeba duży kawałek przejechać centrum i tam są normalnie światła, ludzie chodzą, można kogoś potrącić, albo ktoś ciebie może potrącić. Więc to jest problematyczne. No, ale można, technicznie rzecz biorąc. Ja resztę dnia bym spędził raczej w mojej kawiarence. Bym do domu poszedł, z córką by się spotkał po tak długim czasie. Na paradę ją weź, kurwa. Widowisko jakieś, śmiesznie będzie. Piwo ci może nawet kupię. Jej kupię. Dobra, spoko, tu mogę jej też kupić piwo. Myślałem o tobie, ale chuj. Więc tak. Wy planujecie iść, ale jednocześnie właśnie. Czy idziecie po prostu, czy jednak kontaktujecie się z Jakubem, że może się spikniemy? Bo w zasadzie tak naprawdę od tego czasu chyba się nie widzieliście. No, się nie widzieliśmy. On nie potrzebował za bardzo pomocy medycznej. Dostał tylko tam jakiegoś drobnego siniaka. Dzień w łóżku goi najgorsze rany nawet. Więc to może będzie go szukać na tym marszu. Nie no, zadzwonię po prostu, żeby tam nie bawić się w namierzanie IP. Mhm.
Dzwoni Ezekiel. O której godzinie? Tak. 8 rano. Pewnie już jestem na nogach. Odbieram pewnie już w okolicy mniej więcej tego festynu. Oparty pewnie samochód. Jem jakieś chińskie żarcie albo azjatyckie. No tak. Ty, siema Jakub, z tej strony Ezekiel. Ty idziesz na paradę dzisiaj? No, bo tak też myślałem wypaść, może na piwko później. No w sumie jestem już niedaleko. Dobra, to by podskoczyłbyś pode mnie, czy gdzieś się łapiemy? Mogę podjechać, jak chcesz. Ty, to chętnie, weź po mnie podejść, to później piwko ci postawię za to. Nie ma sprawy, jestem przejadę. Podaj tylko namiar i ruszam. Dobra, podsyłam ci adres. Rozłączam się i podsyłam mu adres. Mhm. Dobra. Wsiadam pewnie do furtki i ruszam. Spoko. Dobra. Kędzior, to zmiataj z gabinetu. Tak. Zmiatam stąd. Kędzior. Co? Jesteś? Czy cię... Tak, zmiatam stąd, no cokolwiek. A, no dobra, okej, okay, dobra. Więc tak, generalnie już też ekipy nie ma żulowej, bo oni się tam zakwaterowali gdzie indziej. Wreszcie, kurwa. Już nie mówiąc o tym, że Ronin też się wyniósł. Oczywiście. Z drugiej strony, Ezekiel, jak tak się przyjrzałeś, widzisz, że na lodówce masz notkę. Ktoś ci przykleił taką karteczkę. Sprawdzę ją i boję się, kurwa, co to nie. Jest napisane, wypijem ci piwo, sorry, masz 5 zł za nie. Ronin. Kurwa, widziałem. To zwracam się do swojego androida, żeby domówiła piwo. Już to zrobiła. O kurwa. No to chuj, no to cześć. I schodzę poczekać na Jakuba. Przypilnuję domu. Dobra. I pod blokiem stoi już typowe warszawskie widoki. Jakieś dwie karyny idą z torebkami Louiego. I gadają o jakichś sprawach, które totalnie do ciebie nie trafiają, nie? To brzmi jakby w jakimś innym języku po prostu. Teraz więcej obcokrajowców. Przyjemnie. Ale po chwili okazuje się, że jednak mówią po polsku. Po prostu nie rozumiesz, co się wydarzyło w świecie, nie? Chyba za dużo w tym lokalu swoim siedzisz, nie? Jeszcze nie przyjrzałem. Świat się zmienia, a ty nie rozumiesz języka. No, ale tak. Chwilę później tak naprawdę z 5-10 minut czekania i podjeżdża Jakub twoim autem. Możesz się opisać, Jakubie. To jest taki intensywny niebieski, praktycznie model z twoich lat młodości. Reaktywowany model Chevroleta Monte Carlo 2061 rocznik. Wiesz, że to na te czasy to jest złom. Jak już podjeżdżam tak bliziutko ciebie, to widzisz, że te błotniki, te drzwi są tak troszkę poniszczone, wiadomo, że przez ten piasek, takie nomadzkie życie. Wygląda na zadbane, ale jest tą od kamyczków są odpryski takie, wiesz, drobne zniszczenia. No i chyba masz pełną szybę. Czyli właściwie jeździsz na kamerach. A zamiast szyby masz pancerz. Am I right? Czy źle zrozumiałem?
Czy on jeszcze tego nie zapamiętał? wmontował. Nie, chyba jeszcze tego nie wmontowałem. Taki był Dobra. plan, ale... Więc właściwie Ezekiel widzisz, że auto ma miejsce na modyfikację. Jest takich sześć jakby dziur po prostu, gdzie coś może być zamontowane. Na przykład pancerz reaktywny. Tak jest. Dobra. Tak podjeżdża, pakuje się do wozu i pierwsze pytanie. Ej, mordo, zaminujemy ci samochód pancerzem reaktywnym? Kościół, to jest prawie, że zabytek. To pancerz reaktywny jest też zabytkiem. Dalej kultywowanym. Dawaj, dobra sprawa. Przeciwko pociskom jakimś namierzanym. Może kiedyś. Chyba szybciej bym zamontował opony przeciw kuloodporne. Przeciwpancerne masz na myśli? Po prostu gąsienicy, pierdolnie. Po prostu kuloodporne bez powietrza, żeby się nie dało przebić. No, też dobrze. Znaczy bez powietrza. Kuloodporne tak naprawdę mają sobie powietrza. Wolniej tylko schodzi. Tylko albo wolniej schodzi, albo w tym wypadku prawdopodobnie byłoby tak, że dla komfortu jazdy one byłyby... Chodzi mi o te... Chodzi mi to opony, co teraz są mniej więcej testowane od Michelin, że są taka struktura, wiesz, ula, ona jest w środku, nie ma powietrza. O takie. Żeby mi nigdy powietrze nie zeszło. Rozumiem, okej. Okay. Spoko. Mina może je rozerwać, ale... Może. Kula nie bardzo. Spotkajmy się w połowie, po prostu wymień koła na... Tak, kurwa, teraz zgubiłem słowo. Gąsienica. Tak, na gąsienicę. To może nie, no ale wtedy wolniejszy będzie. Ale będzie straszny. Albo śmieszny. Raczej to drugie. Dobra, no dobra. Ale tak, jesteście w aucie i tak naprawdę widzicie, jak Kędzior sobie idzie ulicą chyba. Trąbię na niego. O nie. Wolny dzień. Podnoszę do ciebie rękę. Pakuj się do bagażnika. I zaczynam biec ulicą po prostu, żeby zacząć uciekać. Pokroć go, nie będzie mógł uciekać. Nie, wolny dzień. Dobra. Zagonicie go? Nie, strzelamy w nogi. Nie no, odjeżdżamy. Nie masz działka na aucie. Ale mam pistolet przy sobie. No spoko. Rzucaj na trafienia. Oczywiście Kędzior nie ma pancerza na sobie, bo jeszcze nie zdążył go naprawić. To był żarcik. Ja po prostu ruszam. Dobra. Dając dwa krótkie sygnały klaksonem na pożegnanie mu jeszcze. Mhm. Mink. Dobra, ale tak. Więc idźcie sobie w stronę Marszu Wolności. I już powoli widzicie, jak stragany uliczne się rozkładają. Polskie flagi rozsuwają się na powietrzu. Sam właściwie Mars zacznie się o 10:00. Ale co by nie było, już powoli ciekawe rzeczy się formują. Szczególnie dlatego, że każdy chce tam sobie miejsce znaleźć dobre. Bo cały marsz ustawia się do tej godziny 10:00 na placu jednym i z tego placu rusza. I teraz pewne miejsca są już zajęte. Na przykład widzicie
pompującą się czerwoną, nie, przepraszam, złotą koronę na platformie. I po kolorystyce można zgadywać, że chodzi tutaj o platformę Korwina, która w tym wypadku podczas tego święta jedzie sobie jako pierwsza. No, łatwo jest rozpoznać ją, bo ona ma ten charakterystyczny niebiesko-złoty kolor. Korona u góry pompuje się. Nie spodziewacie się raczej, żeby sam Korwin tutaj się pojawił, no ale ktoś od niego na pewno jest istotniejszy. Poza tym dalej idąc... Co? Na pewno jakiś syn. No, prawdopodobnie. Dalej idąc, są platformy ufundowane przez miasto lub przez korporacje, ale co ciekawe, nie widać żadnych korporacyjnych przedstawicieli, są tylko zwykli robole, którzy tam ustawiają. Prawdopodobnie dlatego, że cały marsz jest dość... jest w pewnym sensie napiętą sytuacją, bo z jednej strony nikogo tam się nie wyklucza, no bo możesz sobie iść, spoko. Ale jest tutaj kilka grup poważnych, które mogłyby źle zareagować. Więc tak jako taki countermeasure, zamiast robić przygotowanie na małą wojnę, no to po prostu troszeczkę inaczej to rozpracowano. Czyli zrobili sobie tylko mechaniczną wystawę, która się tam unosi i w ogóle kilku roboli, żeby to zrobili, żeby to działało i tyle. Nie pojawili się na miejscu nawet przedstawiciele korporacji. No i to jest w pewnym sensie dobry ruch, tak mi się wydaje. No i za tymi mainstreamowymi, dużymi tutaj wielkimi autami jakby, platformami latającymi, jedzie sobie, czy też właściwie idzie sobie pierwszy tłum. W tym wypadku w zasadzie są to głównie artyści, którzy również zostali, zapłacono im za to, żeby tutaj występować. Rozgrzewają się, przygotowują swój sprzęt. I oni mają swoje miejsce. A dalej wszystko, co będzie się ustawiało, jest już właściwie dość losowe. Bo zależy od tego, kto się pierwszy ustawi. Widzicie też wokół auta policyjne, które obstawiają całe wydarzenie, nawet już w tym momencie. I wozy z fajerwerkami. Takie wielkości wózka z lodami. Albo wózka z hot dogami, nie? Sterowane automatycznie. Nawet ty swoim okiem, Jakubie, dostrzegłeś gościa, który jest pilotem tych wszystkich wózków. Stoi sobie na balkonie jednego z wieżowców i ma taki wielgachny kontroler. Tak duży, że no nie za bardzo go utrzymuje w rękach, więc opiera go sobie o ten. No. O poręcz. I on nimi steruje. Co jeszcze? Więc no generalnie trzeba trochę poczekać, aż to wszystko zacznie. Ale już widzicie budki, które się rozstawiają przed samą trasą i obok tutaj. Jak i jednocześnie widać, że powoli zjeżdżają i schodzą się ludzie, którym zależy na wolności. Więc co robicie?
Ezekiel, jadłeś coś? No właśnie nie, coś bym zarzucił. Znasz jakąś fajną miejscówkę tutaj, czy raczej na straganek? Niestety długo tutaj nie jestem, więc ja raczej poznaję coś do jedzenia i to, co jadłem rano, to takie kandupem bym powiedział. Więc musisz zaryzykować, podobnie tak jak ja zrobiłem rano. No dobra, to idę szukać jakiegoś stanowiska z żarciem i zaraz wrócę. Dobra, więc rozejrzałeś się... Idę za nim. Rozejrzałeś się za czymś ciekawym. I poza takimi typowymi budami z kruchami, z takich ciekawszych rzeczy widać na przykład stanowiska Korwina, które sobie latają w powietrzu. I za pół darmo rozdają jego specjały. No, ale z czegoś mniej mainstreamowego widzisz budę, a właściwie nawet cały rząd bud z takosami, hot dogami i w końcu dwie budki z polskim kebabem. I te dwie budki są po prostu obstawione potężnie przez prawdziwych Polaków. Ponad 2 metry najmniej. Napakowani. Powszczepiani. Łysi. Wytatuowani. Prawdziwi Polacy, narodowcy. Stoją sobie tam. Coś gadają w swoim slangu i jedzą kebaby. Jak kebaby są obstawione, to zachodzę do jednej z tych budek z takosami. Mhm. Biorę na siebie takosa. Ekstra ostre? Czy słodkie? Słodkie. Słodkie, dobrze. Polewa sosem słodkim. I daje ci zwykłego takosa zwykłej wielkości. Płacisz sobie chipem płatniczym. Dopóki nie, jakby. Dopóki tam na tej kryptowalucie będzie spoko, to nie będę mówił, ile kosztuje, co? Dobra. Ale jakby zakładamy, że kupujesz w takich normalnych cenach, nie kupujesz czegoś, co jest 5 razy przedrożone. Idę kupić takosa za 50 euro złotych. Złotem na stronę na nim jest. Na złotym talerzu. Posypany solą. Z prawdziwą wołowiną, chuj wie skąd pieli krowę. Mhm. Nie no. Jakie słodycze tam są na tych straganach? No ba. Po drugiej stronie widzisz takie stanowiska bardziej dla dzieci. Bo pełno waty cukrowej, lizaków, czy na przykład ciastek. Też zgodnie z tematyką wszystko jest biało-czerwone lub złote. Więc widać takie murzyńskie dzieci, które... Nie, no dobra, jeszcze raz to powiem. To może trzeba będzie poprawić. No. To robią te murzyńskie dzieci. Nie, cicho. Nic takiego nie powiedziałem. Brudne. Jeszcze raz. Widać, że dzieci zainteresowane są bardzo złotymi lizakami. Takiej wielkości, no, praktycznie 25 centymetrów, różne tam kształty. No złote lizaki ich kręcą. Poza tym dzieci również jakieś koszulki z superbohaterami kupują, a ci superbohaterowie są specjalnie przerobieni w nielegalny sposób na polskie barwy również. Jakiś tam Kapitan Polska. Inne takie rzeczy. Więc generalnie można by powiedzieć, że mimo, że sama uroczystość jeszcze się nie zaczęła dobrze, to
już dzieje się całkiem ciekawie. Ludzie się cieszą. Ja chciałbym się poczuć trochę dzieckiem. Idę po pewnie jakieś cukierki. Mhm. Kup mi koszulkę. Nie jakieś ciasteczka, nie jakieś lizaki. Ja mam ochotę na jakieś cukierki po prostu. Nie wiem, mogą być krówki z syntetycznego mleka czy czegoś innego, jakiegoś gówna. Mhm. Ale mają być to cukierki. Dobra. I... Więc kupujesz sobie torbę różnych cukierków. Kilogram. Może kędziowi coś zostawię. I próbujesz od razu tej tutaj, jak to się nazywa, tej krówki. I okazuje się, że się mega ciągnie, nie? To zalepiła ci mordę po prostu, nie tak, bo... Pewnie podchodzę z taką gębą do Ezekiela i tak... No. O kurwa, gówno ożyło. Widziałeś koszulki ze Super Polakiem, czy kupowałeś tylko te krówki? Zastanawiałem się nad całym straganem, ale wiesz. A, to daj jedną i podbieram. Tak, a całą siatkę ci podaję, żebyś rękę wsadził. Biorę garść. I okazuje się, że krówki, tak jak próbuję, rzeczywiście są bardzo, bardzo mocne. W sumie tak konsystencja przypomina ci trochę te granaty oślepiające, które nie wiem, czy w końcu na tej przygodzie wybuchały, czy nie, ale które są bardzo lepkie i też są takie żelkowate, nie? Wracają wspomnienia. No przynajmniej to nie wybucha. Jeszcze. W sumie jest tam tyle chemii, że... Kurwa. Jeszcze zaczniemy świecić na zielono albo niebiesko. Że boisz się zapić kolą, bo... Możesz pierdolnąć. W ogóle Kędzior ile ma lat? Ezekiel. Stary chuj jest, pewnie coś pod 50. Ciągle. Młody. Chyba jakieś 70 ma. Nie, kurwa, chociaż. W sumie nie pytałem. Może też chcę go tak dobrze... Przeszczep włosów musiał zrobić? Przeszczep włosów zrobić? Ciekawe, jak dawno kurwa łysiał, skoro brał sobie tylko neonowe włosy, jakiś gówna. Właśnie. Kiedy sam to było łysy. Modne? Nie wiem, jeszcze sprawdzę na telefonie. Dobra. W tym momencie siedzę w kawiarni, ja po prostu zostaję już... Tak, jedną kawę proszę. Zaziębiłem się. Dobra, dostałeś jedną kawę. Proszę bardzo. Dziękuję. Pana ulubiona. Oczywiście, mi się podobało zawsze u was ta konkretna serwisologia. Zawsze wiecie, co mi podać, kochane kobietki moje. Tak. Wiecie może, co się, o co chodzi z tym całym wydarzeniem dzisiejszym, bo słyszałem, że jakieś święto, jakiś festyn, coś się dzieje. Ale chyba się nie wybiorę. No przez Warszawę całą przechodzi po długości Marsz Wolności. Aż zatrzyma się w tej takiej najgorszej dzielnicy, tej opuszczonej, z Zawisłą. To nie jest tak, że ostatnia taka imprezka skończyła się paleniem jakiegoś tam sklepiku z flagą, która miała tęczę z przodu? Nie, proszę pana, to było co najmniej 20 lat temu. Chyba się starzeje. Dobrze, dziękuję. Proszę. I sobie wysiadam, piję kawkę. Patrzę przez okno. Okazyjnie też dostałeś jeszcze do tej kawki taką biało-czerwoną piankę.
Marshmallow znaczy się jakby, nie? Aha, taką piankę. No. Generalnie w samej kawiarni jest bardzo spokojnie, no bo... Wszyscy są na imprezce, no. Tak, i jest jeszcze wcześniej w ogóle, no 8 rano. Pff, man. To jest czas na kawę. No. Ale wracając do tego, co tam jeszcze się u was dzieje, Ezekiel, rozglądając się, widzisz... no, z tej pozycji widzisz tylko 4, ale pewnie jest ich więcej. Kobiety, które coś sprzedają, ale to tak trochę cię dziwi, bo to one mają tylko takie ulotki jakieś śmieszne. No. Chodź, tam jakieś ciekawe babki, jakieś ulotki mają, może jakieś ciekawe gadżety mają. O. A co do tych włosów, kędziora. Sprawdzałem na necie. Stary chuj z niego. Nawet znaleźć tego nie mogłem. To może przedpotopowe to są włosy. Przedbuźkowe się mówi teraz. Chłop się urwał z 2020, kurwa. Albo znalazł jakieś te wszczepy, cały kontener z takimi wszczepami z 2020. To by było coś. I dlatego jest taki bogaty. Nie, no, nie jest taki bogaty, ale ma drogie wszczepy. No, ale ten, wracając. Jak podchodzicie do tych kobitek, one są w jednakowym, eleganckim stroju ubrane. Generalnie wszystkie wyglądają jak top modelki i ich strój jest w pełni ciemno-niebieski. No, zawiesić oko bardzo łatwo. Jedne po lewej, drugie po prawej, sobie po dwie stoją i słyszycie, jak wkręcają jakiegoś gościa, czy też no, sprzedają mu po prostu. I proszę, tutaj jest los na naszą wolnościową loterię za jednego dolara. No i gościu kupuje 5 losów. Dostaje jeden kartonik, na którym jest wypisane, ile losów kupił. No i zadowolony odchodzi sobie, schował w kieszeń. O, loteria. A, przejebał 5 dolarów. Oj. Ty byś się przejmował? Kurwa, wierzysz, że wygra cokolwiek? Wygra pewnie jakiś typ, kto wykupił tego gówna tyle, że z tamtego roku myślę, że kurwa kradł. Oj tam. Zawsze można coś wygrać. Ja podchodzę do nich. Dzień dobry panu. Może bilecik loteryjny? A jakie są nagrody? Jakiś buziak bym od pani dostał? Jakbym wygrał? O kurwa. Jakby pan wygrał, to oczywiście. Ale co do nagród, główną nagrodą jest w tym wypadku nowoczesny SUV. A myślałem, że buziak od pani. Ale pan miły. Ale nie. Nowoczesny SUV marki Moderna z ulepszeniami, które autorsko zostały wybrane przez jednego z menadżerów naszej korporacji. I widzisz, że jednak mimo wszystko nie jest ona z Moderny, tylko pinka, którą ma tam przy koszuli, wskazuje, że jednak ona jest z Korwiny. A więc tak. Drugą nagrodą, czy też drugimi nagrodami, bo jest ich w loterii aż 10, jest możliwość, czy też, jakby to powiedzieć, kupon na darmowy posiłek naszej restauracji, który to posiłek można będzie odbierać bez końca przez 30
9 dni. Czyli tak naprawdę można będzie zjeść 39 darmowych posiłków. Jest to może niewiele dla niektórych, ale przy tym jednocześnie jest taki bonus, że jako okaziciel drugiego miejsca zarabia się, co tam dostaje, 20-krotność tego, co się płaca. W sumie te kolacji romantycznych zjeść to by było coś. Dobra, Romeo, kurwa, przestań. Usłyszałem o słowie, daj mi 10 losów, kobieto. Dobrze, proszę mi? 10 dolarów. Mi. Proszę 10 dolarów i los będzie pana. Można się pod niego potem podpiąć spokojnie, albo zostawić w portfelu, jeśli pan się nie boi, o to, że ktoś panu ukradnie. Wsadzam go pod kamizelkę. To ile tych kobiet jest tam? 4. Dwie to... przed wami, dwie za po drugiej stronie. No to ja wtedy poproszę 44. Ładna liczba. No dobrze, wypisuję już. No i teraz jak losujecie, to teraz musicie od gotówki sobie odejmować, bo krypto na to nie działa. No spoko, już odjęło. No i jeszcze mamy 5000 nagród dla takiego, można by powiedzieć, trzeciego miejsca. Mianowicie jest to w tym wypadku bardzo duża maskotka. I to zależy, którą się z tych maskotek wylosuje, ale maskotka jest wielkości człowieka, bądź trochę wyższa o głowę. I w zestawie najbardziej popularna, najbardziej chciana trzech, które mamy, jest to nasz korporacyjny piesek, bardzo ładny. Ewentualnie drugą bardzo popularną i też całkiem ładną maskotką jest w tym roku nasz orzełek, również wielkości człowieka, pluszowy. I obie maskotki mają swoje części animatroniczne, więc można je kontrolować, jeżeli dokupi się odpowiedni kontroler. A bez tego nadal można je postawić tak, żeby nie wywróciły się jak jakieś głupie chińskie maskotki. Rozumiem. Dziękuję bardzo w takim razie. Miłego dnia i zapraszamy do naszych restauracji. Wezmę jeszcze dychę tych losów. Daj mi drugie 10. Proszę. I da kolejną dziesiątkę. Daję ci kolejny los. Muszę ja 100 wezmę. Kurwa, nie denerwuj. Tak jest. Nie no, nie, bierz, po co ci aż tyle, kurwa. Bo jeszcze 400... Spokojnie, kurwa. Nie, w sumie muszę spodnie sobie nowe kupić, patrzę na kieszeń. Ty, to przejdźmy teraz, no i tak pewnie czas, zanim to wszystko się zacznie, to przejdźmy się do jakiegoś matekstu. Ja wyciągam taką dziurawą kieszeń po prostu. Dobra, się nie chwal, kurwa. Tą kieszenią wylatują pieniądze. Flary też. A myślałam, że to tak specjalnie. Ta kieszeń jest zrobiona. Nie mogę zmieścić czegoś. Tak, cukierki też kupił po to, żeby dzieci się jałem mu do tej kieszeni, no. A przecież drugo i mogę sobie pod kamizelę wpiąć. O, jak mam rzepy na tej kamizelce, to jakby rozpinam kurtkę i po prostu na jednej z tych rzepów, gdzie są takie nitki, to po prostu przywiązuję sobie tą siatkę. Spoko. W sensie masz pewnie miejsce na granaty, wiesz. No, cyk. To właśnie te cukierki wyglądają, jakby to były przewiązane jako granat. Tak, taki duży granat, duża bomba. Pełna słodkości. Mini atomówka na klacie.
A później te cukierki będą zatrzymywać pociski. Zapomnisz o nich dzisiaj i tak będzie. Ta krówka tak zatrzymała ten pocisk. Wiesz, no tak może być, nie? Jak dostaniesz serię z bliska i okaże się, że jakimś cudem gościu prawie nie trafił, albo trafił, ale zadał minimalne obrażenia. A już wiemy, co trafił, nie? Z amunicji małokalibrowej. Kula pana nie zabiła, ale cukrzyca zabije, kurwa. Cukierki dostały się z kurwa kulą do krwi. Krówki o smaku siarki, moje ulubione. Niestety, mamy dla pana złe wieści. Cukierki przyjęły za pana pocisk. Nie przeżyły. No dobra. Dobra, ale tak. Więc idziecie sobie w stronę jakiegoś szmataksu i są dwie opcje w tym wypadku. Takie najbliższe. A właściwie trzy. Więc tak, najbliższą opcją jest szukanie tutaj nastraganie czegoś. Ale tutaj jest głównie taka biało-czerwona moda w tym momencie. Dalej są dwie inne opcje. Albo idzie się pod ziemię, żeby coś z importu zgarnąć na tym takim, powiedzmy, czarnym rynku. Albo można odejść trochę dalej w miasto i w legitnym sklepie na powierzchni coś kupić. Idziemy na import? A masz jakieś gnata czy coś? W razie W? No tak, mam gnata, to chodźmy, kurwa, na ten import. Właśnie, jaką broń przy sobie macie? Pistolet. Czy ja bym zmieścił ten karabinek, czy nie? Pod kurtką. Czy to jest zbyt bardzo widoczne? Jaką masz kurtkę? Taką zwykłą, wiesz. Które przysłania tą kamizelkę kuloodporną praktycznie. Mógłbyś mieć zawieszoną na plecach. Jest generalnie bardzo gorący dzień, więc w sumie nie... Chodzę rozpiętej trochę. Tej. No raczej masz taką luźno zawieszoną, nie? No to możesz mieć na plecach karabinek, no. Oczywiście flary, bo to zawsze takie stylowe zabawki. Jakieś dziecko zauważyło twojego flargana, nie? Tak podbiega. Proszę pana, dałby się pan pobawić? Wskazuje na flargana. Nie mogę. Ale na pewno mógłby pan, da pan się pobawić. Rozładowany jest. No. Dobra, i odchodzi taki smutny. No dobra. Dalej widzicie wejście do podziemi. Czy też właściwie no, w tym wypadku po prostu do metra. Bo tak jak mówiłem w którymś tam momencie lore, na którejś przygodzie, zanim w Polsce tak świetnie zrobili, że w Warszawie wybudowali całe metro, tam 49 czy 50 ileś linii, gdy skończyli to idealnie wtedy, gdy okazało się, że te metro nie ma sensu. Jego funkcjonowanie nie ma żadnego sensu, bo już wszędzie na świecie zdążyli wprowadzić metro nadziemne, które sprawdzało się dużo lepiej. No i chwilę później zamknęli to metro stare. A teraz zbudowano, znaczy teraz. A niedługo później stało się to takim nielegalnym centrum świata, gdzie można kupić wszystko, dostać w pierdol, a potem jeszcze frytki do tego. Piły mnie te frytki, kurwa, mać idziemy. Mam uraz do nich. Dobra, to jak wschodzimy tam, to będę sam szukał jakichś ciuchów z nowych, no po prostu nowszych jakichś, z może Night City, coś w stylu może sprowadzane. Jakaś neonowa kurtka i jakieś może grubsze spodnie.
Dobra, znaczy no grubsze spodnie mają taki problem, że teraz pizga słońca. To po prostu dzień se. No. Ale dobra, więc... Jakieś bojówki szukam i taką hawajską, wiesz, z takimi kwiatami, takie krótkie. Dobra, hawajska. Okej. Okay. Idealne połączenie. Zacznijmy od spodni. A jak będą hawajskie bojówki, to biorę w ciemno. O kurwa. Hawajskie bojówki. Dobra, okej, okay, wyobraziłem to sobie. Ezekiel, może zacznijmy od ciebie. Jeansy, $2, to tam płacisz. No. Chipam. Z kryptowaluty poszło. Dalej, kurtka z Night City. Z Ameryki. No, jakby się udała nawet z logiem samuraja. I widzisz, rzeczywiście, na czwartym od lewej stanowisku wisi sobie taka zajebista neonowa kurtka, która ma aż wywietrzniki. Trochę poniżej pachnie. Must have. Ale nie zwykłe dziury, tylko rzeczywiście wentylatory małe. Takie energetyczne. Nie mechaniczne. Czyli jakby ci zabrakło w niej prądu, no to będą po prostu zwykłe dziury, nie? Ale tak to jest wywietrznik do odsyłania tego całego potu, który się zbiera w taki gorący dzień. I przysyłania zimnego powietrza, schłodzonego. Z drugiej strony widzisz, że ma energetyczny kaptur. Przeźroczysty. I jest tym razem zielona. Jest to zielona w całości. No. Od środka czarna. Mała zmiana imidżu się przyda, więc idę ją kupić. No i jestem też kołnierz taki, jak na trailerze w zasadzie. Na Cyberpunka. Fuck yeah! I ona kosztuje jedyne, niepowtarzalne $9. Biorę i zapłacę normalnie, nie z krypto. Dobra. Chciałem powiedzieć, że masz już ostatniego dolara z krypto. Dobra, więc płacisz, ubierasz, trochę przyciasna, ale korygujesz sobie wielkość i jest git. A ma logo samuraja, czy akurat nie? Widzisz, że nie ma, ale gościu może ci nadrukować je. Na maszynę. Za 2 złote. To chuj, masz 2 i nadrukuj mi logo samuraja. A, dobra. I on taką wielką maszynę, to co przypomina jakiś karabin energetyczny. I też się tak rozgrzewa, tak wium. No właśnie, masz jaja, że będzie to na żywca robił, czy rynek wolisz ściągnąć ją? No zdejmuję to. No, dobra, kładzie na stole i tak zium. Przykłada, bum, wciska guzik czerwony. Błysk. Podnosi. Sprayuje. Potem suszarką. Yep. I proszę bardzo. Zakładam i zadowolony idę do Jakuba. I teraz Jakubie. Chciałeś hawajskie ubrania. I... Ciekawa. Rzeczywiście, idąc dalej w głąb tych straganów, znajdujesz cały stragan hawajskich ubrań. Kapelusze, czapki, okulary, koszule i w głębi nawet bojówki. Spodnie. Jak marzyłem? Czy tylko takie zwykłe? Nie, no takie jak marzyłeś. Mówię, że wszystko hawajskie, nie?
Tak. Biorę i kapelutek, i te spodnie chcę zobaczyć. Mhm. Dobra. Więc nakładasz spodnie, przymierzasz. Takie dość szerokie są. Jeśli chodzi o tam od kolana, nie? No. Jest taki lekko dziwny krój. Ale wzór pasuje. Kapelutek, jakbyś na wakacjach był. No i widzisz przy tym jeszcze na koniec koszula w niebieskie kwiaty. Jasno niebieskie dokładniej. Koszulę brać czy nie brać? Co pani sądzi? Myślę, że jeśli miałby pan nosić z tą kamizelką, to ciężko wybrać. Ale generalnie to jest całkiem ładna kompozycja. Choć może zbyt jaskrawa, jak dla pana. Wszystko. Jak? To będzie wszystko. A, no dobrze. No to za koszulę, spodnie i kapelusz będzie i siateczkę. Łącznie... siateczka? Tak, poproszę. Dobrze. Więc zobacz. Cyk, 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 zeskanowała. Łącznie z tym pokazuje $15,5. Okej. Okay. Płacę. Dziękuję bardzo. Proszę, to pana. Ja również. Ubieram tylko spodnie. Przybieram. Dobra. I kapelutek mam na głowie. Dobra. Więc w nowych spodniach czujesz się trochę bardziej świeżo, no bo mimo wszystko to jest jakaś klasa, a nie taki schodzonych, podartych, z dziurami w spodniach. Tam od razu dziury. No, tylko jedna, ale porządna. I no roz. Dobra, więc tak. Obaj się spotykacie w pół drogi. O, widzę, że ty też poczułeś amerykańskie klimaty. Nie no, skojarzyłem, że stary słuchał kiedyś samuraja, to pomyślałem, wykupię sobie taką kurteczkę. A już bałem się, że ty słuchałeś. Nie, nie. Myślałem, że jesteś tak wiekowy jak Kędzior. Spokojnie, kurwa. O, stu, wspomnienia wróciły. Dobra, wracajmy na tą paradę. Trzeba. Wchodzicie znowu na powierzchnię. Przechodzicie znowu tymi samymi tunelami. Pełno gnatów, bandytów, innych ciekawych ludzi. I w końcu wychodzicie metrem. Idąc na sam marsz, dostrzegacie taki całe stoisko z wodą w butelkach. I jest napisane na górze: nawadniajcie się. Może jakaś woda? Wolałbym, żeby to była woda, ale niech ci będzie, się nie będzie kosztowała milionów. I takie pytanie z innej beczki. Mhm. Za ile tą swoją furę kupiłeś? A, ja jej nie kupiłem. Ja ją sprowadziłem. Ile ci to wyszło? Tam... To, z rodzinką byłem w Niemczech. I od jakiegoś Niemca była w takim dobitym stanie. To sama ile my z ojcem spędziliśmy przy tym czasu, to sobie nie wyobrażasz. To był kurwa rdza na rdzy. Ty,
Masz jeszcze kontakt z rodziną? Kurwa, jak tak odnawiacie złomy, to może ja się do was odezwę. To chcesz kędziora odnowić? Nie, chciałem furę kupić, a może tanie wyjdzie mi wyremontować i wkupić coś nowego. A tam na kędziora to już nie ma szans. Nie, jakbyś miał takiego, wiesz, jakiegoś klasyczka, to pewnie ci taniej wyjdzie. I znowu się dzieje to samo. No przeziębiłem się. Więc tak. Wy tak sobie rozmawiacie o cenie tego auta i w ogóle odnawianie, bla bla bla. I Android wam proponuje może butelkę wody. Jedyne 5 groszy za sztukę. Elektrolity, wspomagacze. Łatwo się odwodnić. A jakiej firmy? Jakiej marki? Naszej polskiej marki Optima. Powiązanych z Korwinem czy z jakąś korporacją? Z Korwina. A to podziękuję. Nie chcesz tej wody? Wspieram tylko małych przedsiębiorców. Aha, no spoko. To jak ten płacę za... Chyba, że to jest loteria. Kurwa, razadzista. Kupuję dwie butelki. Dobra. Więc płacisz 10 groszy i masz 3 litry świetnej wody. Podobno świetnie. No, no. Ja szukam mniej świetną. Która pewnie nie świeci. Się nawadniam, kurwa, jak król. Wrzuć sobie w ogóle na medycynę, Ezekiel. Możesz wziąć kość premiową, ale prawdopodobnie nie chciałbyś brać, bo... szansa na rozwój. No to bez tego. Weszło, kurwa. Wiesz co? Ona rzeczywiście jest tak zrobiona, żeby rozchodziła się w bardziej optymalny sposób. I wiesz, rzeczywiście nawadnia cię lepiej. Bo normalnie, jak pijesz sobie wodę, to z nią jest taki problem, tam wodę, herbatę, coś tam, z tym jest taki problem, że ona musi się do czegoś jakby tak przylepić, związać z czymś. I dlatego woda mineralna jest troszeczkę lepsza od wody kranowej, bo lepiej nawadnia. No, ale wracając. I właśnie to jest to tak zrobione, żeby bardzo dobrze nawodnić. I potem, żeby to w miarę możliwości nie schodziło z człowieka. Więc czujesz się dużo, dużo bardziej świeżo po tym. I nie jest to tylko... To nie jest tylko kokaina, która jest tam dodana. To jest rzeczywiście odczyt z twojego biomonitora. Kurwa, jakbym wiedział wcześniej, że tam będzie kokaina, wydałbym na to całe pieniądze. Nie no, żartuję. Ale co do tego, że... Co do tego biomonitora, to raczej jest po prostu narzędzie, które masz przy sobie, no? No. Bo nie masz takiego wszczepu. No dobra. No i to tyle. A ty, Jakubie, jeśli szukasz małego polskiego przedsiębiorcy, widzisz taki zapyziały stragan, w którym taki stary gościu, ale to wygląda na starego, to już może nawet 70 kilka lat. O kurwa, kędzior. ma jakiś stare, mega stare wszczepy i niedużo. Sprzedaje półlitrowe kubki. I widzisz, że ma tak. Lemoniada. Piwo. I na końcu... Kubek czy butelka? Na pół litra. Kubek. O. I na końcu ma jeszcze herbatę. Ale ją oddzielnie się tam innym kubku.
Lemoniadę pewnie wypijam na raz. Poproszę jedną lemoniadę. A 5 groszy. Znaczy 10 groszy, przepraszam. I to jeszcze będą dwa piwka. I dwa bo piwka, dobra. Lepiej naładnie. No to razem będzie 45 groszy. To proszę bardzo. A dziękuję. To krypto, czy tam mogę mu zapłacić? Wiesz co? No ja bym śniadanie to chyba normalne. Normalnie możesz mu tam zapłacić. Chociaż nie, dobra, bierze też krypto, no. Chociaż czekaj, nie, bo on jest taki... Normalnie, ja zapłacę mu. Ile tam było tych groszy? 45. Dobra, więc daję ci dwa piwka i lemoniada. A, lemoniadę wypiłeś na miejscu, dobra. I ty... Więc masz dwa piwka. Z jakiego z piwkiem dla niego? No kurwa, jak romantycznie, dzięki, nie musiałeś. A tego się kurwa nie spodziewałeś, co? No masz kurwa rację, teraz czekam na jakąś romantyczną kolację w nie takim razie. Nie. Wolę tamte cztery. Nawet no jakbym miał zbankrutować, wiesz? No dobra, spoko, żartuję przecież sobie. Wiem. Mam taką nadzieję. Pomyślał sobie. A propos tego auta, to się dawno do nich nie odzywał i nie mam zamiaru. A co, jakiś kwas? Akcja odwołana, bo speniali, ale nie dla mnie. Kurwa, brzmi to poważnie. Śmiertelnie. A sam byś takie autko dał radę ogarnąć? Czy raczej nie? Gdybym zadzwonił do ojca i się spytał, co mają, albo co widzieli, to może jakiegoś Mustanga byś dostał. Ty, no to na przyszłość będę sobie o tym pamiętał. Kurwie. To takie, wiesz, w stylu nomadzkim to będzie Mustang, to będzie taki, no... Ty, no kurwa, te nomadzkie wyglądały całkiem dobrze, opancerzenie czasem, jak widziałem przez okna czy na necie, nie? Wiesz, kurwa, chętnie bym takiego kupił. Właśnie, wyglądały dobrze. Nie znam się na furach, kurwa. Tak, to każdy dobrze wygląda, wiesz. Tylko weź takie, kurde, taki silnik utrzymać. Coś się wymyśli. Może Kędzior jakąś nową robotę złapie. Albo to ty złapiesz nową robotę i zaprosisz Kędziora tym razem. No gdzie ja, kurwa, ludzi? Nie ludzi, kurwa, nie znam. Moją jedyną znajomością jest gość, który sprzedaje drony w metrze, kurwa. No rzeczywiście, w tą stronę patrząc kiepsko. Chyba, że a chuj tam z Juliusem. Coś się kiedyś znajdzie. A czemu w ogóle taki nie w sosie dzisiaj? A weź, kurwa. Dziwnie tak jakoś wyjść na miasto w końcu po takim czasie siedzenia to albo zwapnia. Cały dzień mieliście. Jak nie półtorej. Ja sobie przy piwku przed telewizorem przesiedziałem praktycznie. Ja się kurować musiałem. Mnie trochę poharatało. I tak albo to robota. Jeszcze patrząc, w jakim stanie wracaliście, no to... Kac morderca. Kurwa, kac morderca. Jakbym się nie skał, to bym pewnie zdychał z bólu. Więc wiesz. Coś za coś.
Dobra, chuj, koniec tego smętania. Zawsze byś mógł wziąć jakiś Blue Eyes czy coś. To nie dla mnie. A nie znasz nikogo, komu mógłbym sprzedać te Blue Eyes, bo ja tego w ogóle nie potrzebuję. Ty no stary, byliśmy przed chwilą w metrze. A ja nawet tych przy sobie nie ma, żeby przypału nie było. Może kędziur, albo zobaczmy w metrze, jeśli masz to gdzieś niedaleko. A może kędziur w metrze? Kędziur w metrze. Albo sprzedajmy tu jego córce, kurwa. Ej, on ma córkę? No, nie wiedziałeś? A kurwa, zapomniałem. Znaczy gadał z kimś, ale... Trochę jakby gadał ze swoją starą. Ty no, jego córę, raz tam byliśmy, kurwa byliśmy, raz zamawiał dla niej jakieś ciuchy i w sumie stąd kojarzę, że ma córkę. To jakieś zdjęcia widziałeś? Tak, przeglądałem, kurwa, postanowiłem ją wyszpiegować na całym necie, no. A kurde, ma żonę, czy nie? Chyba nie ma. Albo rucha androida, nie wiem. Czekaj, pytam się. I po prostu piszę mu chamskiego SMS-a kędziorowi. Kędzior, masz żonę? Ty jesz sobie ciasto swoje. Cztery kawałki takie. Duże. Nagle SMS przychodzi. Kurde, ty jesteś niebany. Pokazuje się nazwisko jego? Znaczy no... No nie, masz go podpisanego po prostu. Jako Jakub. Czy tam właściwie jako młody. No jak mnie zapisałeś, to zależy od ciebie. Nie, to był młody na pewno. To... Młody skurwesyn. A niech będzie. 60 próbuję użyć na to, czy przypadkiem znam jego rodzinę. Czy ktoś to kojarzy? Rzucaj. Desytka. Ty w ogóle wiesz, że jakby powiedz... Znasz takiego człowieka, który zna innego człowieka. I wyspotowałeś go. Chociaż w sumie nadal nie... Czekaj. Ty nie znasz jego nazwiska, nadal. Nie, ale znam go jako Jakub. A Juliusz mógł mi podać. Dobra. Juliusz, ja chciałbym się tylko zainteresować tutaj szybciutko. Ten młody, do którego do mnie go przysłałeś. Zapomniałem się go spytać o nazwisko, a potrzebuję go do fakturek. Dobra, dobra. U Ezekiela leki i na niego też poszło trochę ich. On jest z rodziny Jarzdżewskich. To taka banda nomadów z nad naszego pięknego, kwaśnego morza. Zapierdalają po tam wybrzeżu i okolicach. Są zdani z tego, że mordują ludzi z korporacji wysoko postawionych. I generalnie lubią się w szybkich samochodach, które no niektórzy mówią, że kradną od Niemców, ale to są tylko pogłoski. Dzięki Juliusz, ratujesz mi życie, bardzo ci dziękuję za owe informacje. Rzeczywiście już sobie wpisuję. I nawet nie wpisuję, po prostu paznokcie robię taki dźwięk od ten stół. Dobra, życzę miłego dnia. Ty się wybierasz na ten cały festyn? Nie, mam robotę. No dobra, jakbyś mnie potrzebował, jestem w kawiarni jak zwykle. No, trzymaj się już.
Rozłączam się. Rozłączył się również. Ja robię kolejny tarczyk. Dobra, więc robisz już ten właściwy telefon. No, Kędzi, od czego? Interesuje mnie Jakub Jaszczewski, potrzebuje dla niego informacje. O nim informacje. Tak. No. Skąd pochodzi, imię matki, imię ojca. No dobra, masz to za 5 minut. Dziękuję. Coś chyba, się należy? Chyba nie, no po starej znajomości. Chyba, że... Dziękuję. Chyba, że to będzie tak, że to jest jakiś frajer zadupia, o którym nikt nic nie słyszał, to wtedy może trochę dłużej potrwać. Jeśli to jakiś frajer, to po prostu potraktujemy go jak frajer. No dobrze, dziękuję. No dobra. 5 minutek. Rozłączył się. Siedzisz sobie, pijesz kolejną kawę. Nie, po prostu kolejne ciastko, to już jest za dużo kawy. Kelnerka proponuje szejka. Z jakiego mleka? Kokosowego. Z tych kokosów? Bardzo bym prosił. Tak, z tych kokosów. Odpowiedziała tak, w taki śmieszny sposób. Odchodzi. Chciałem zauważyć, że przez cały czas Fodor się gapił jej na cyce, ale to już swoją drogą. No. Nie dowierzał. Dobra. Nie będzie, nie. Staj, dostajesz szejka. Biało-różowy. Dobra, piję szejka. Zimny. Zimny, słodki, dobry. No jak to szejk? O kokosowym smaku trochę. Oczywiście. Dobra, mija te około 5 minut. Trochę dłużej. Dzwoni telefon. Dobra, mam go. Tak, mów. Więc tak. Wygląda na to... Generalnie wyślę ci tu maila całego. Ale no, ma ciekawą rodzinkę. Nie jest może najistotniejszym gościem w tych gdańskich terenach, no ale ma na koncie kilka ciekawych głów. Poza tym większość jego rodziny według moich wiadomości jest poszukiwana. Tak mniej więcej w połowie Europy. Mówisz to tak, jakbyśmy my nie byli poszukiwani. Kontynuuję, ale to swoją drogą. No. To jest trochę inny kaliber, bo oni są zamieszani raz za razem w morderstwa wysoko postawionych korposów. Terroryzm i takie tam. Ataki na mniej lub bardziej cywilne jednostki korporacji. Wysadzanie konwojów. No. To jest trochę inny kaliber. Bo to jest zrobione jakby dla idei bardziej. Chociaż nadal na tym zarabiają. Jak to zwykle normalnie, no. Nie jest to niczym, co mnie zaskakuje. A jego rodzice? Gdzie się wychowali? Okazuje się, że... A, nie, właściwie to ty, Jakub, możesz to przedstawić, jak chcesz. Swoimi słowami, żebym ci nic nie wciskał w fabułę twoich postaci. Ale no, takie podstawowe dane, jakby to tam możemy się nie skupiać na tym, jakiego matka ma na imię, czy coś, po prostu zakładamy, że to wie Fodor. Chociaż z drugiej strony może wiedzieć... Panowie, musimy zrobić małą pauzę. Ja muszę za chwilę wyjść. Wrócę za 2 minuty, może 3. Dobra. No to pauza. Przerwę robimy. Wracając. Tak jak pani Tomaszu... Nie mówił do ciebie, Tomaszu. Tom. W mailu wysłałem ci dane.
Ale prawdopodobnie to nie jest ich prawdziwe nazwisko, bo przy tej ilości, wiesz, syfu zmieniali pewnie nazwiska z 5 razy. Ale to wydaje się być takie najbardziej popularne, nie? No i co jeszcze? Wychodzi na to, że rodzinki ma jeszcze trochę. Choć, no właśnie, moje źródła są nieoczywiste. Bo jedni mówią, że jego kuzynka jest jego siostrą. Inni mówią, że to nie jest jego kuzynka. Ale, a policja mówi, że to w ogóle inne nazwiska. Więc sytuacja się komplikuje. Ale, no... Ostatnia akcja, jakie tutaj jest napisane, w jakiej brali udział, to było, a przynajmniej to byli jego rodzice. Wychodzi na to, że korporacyjny, jak to się nazywa, cholerstwo, no, statek bojowy, na którym myśliwce sobie lądują, wpłynął do naszego portu, a właściwie prawie wpłynął, bo trochę mu się pojawiały, jak to się mówi, no te kierunki i w ogóle. Zamiast wpłynąć do portu, wjebał się na mieliznę i zrobił nam nowy kanał. I zgadnij, kto doprowadził do tego, że mu się tak pojawiały w kierunki. No mów. No i jego starzy. Tego... Jakuba, o którego pytałeś. No. Jakieś imiona były zapisane? No masz wszystko w mailu. A. Nie widzisz? Kędzior, nie spaj tyle. Widzieli. Wiesz, synek. Dobra, masz wszystko w mailu. Przeczytaj sobie. A ja lecę, bo jest robota. Dzięki, dzięki. Trzymaj się. No, siema. I rozłączył. No. I pewnie w dokumentach masz Interpol, Maria Józef, poszukiwań. To mi po prostu odpisuje, że Maria Jaszczewska. Trochę mu to zajęło, zanim ci odpisał. Dwie, trzy kropeczki tak. Ładują. A odczytał wcześniej. No ale tak rzeczywiście cię odpisał, no. Sas. No, na pewno z zyskiem już trochę dzielnic przekroczyliśmy z marszem. No, już zdążył się marsz zacząć i idziecie sobie. W tłumie różnej gawiedzi. Śpiewane są patriotyczne pieśni. Wystrzeliwują race w powietrze. Palone są również race pirotechniczne. I jeszcze, żeby było ciekawiej, gromadki dzieci biegają między sobą. Trochę są odklejone od rzeczywistości, bo strzelają do siebie takimi karabinkami, ale nie na wodę. Wygląda taki niebieski, różowy albo czerwony płyn. Śluz. Biegają między sobą. Toplają się w tym. Te to mają fajnie, tak nieświadome swoje rzeczywistości, nie? Kilka lat niektórzy będą tu się bawić w kiśl. Znaczy, bardziej one, ale... Dobra, nie pierdol o ludziach w kiślu, tylko czy ten fodor w końcu ci kurwa odpisał, bo teraz się zacząłem... No właśnie, odpisał mi, no... Wyzywał moją matkę. Czyli nie, ma żony. Nie ma baby. Widać było po mieszkaniu. Tomu odpisuje zamach w Berlinie. Dzień dobry. Do
Cokolwiek to znaczy, wpisuję to w YouTube'a. W Google, cokolwiek, nie wiem jaka jest wyszukiwarka. Jeśli nie ma, pytam po ludziach. Nie, po prostu w internet. Internet. Czy tam można to nazwać multinet, nie? Wyszukujesz sobie i znajdujesz. Wybuch. Zamach terrorystyczny. Okazuje się, że do elitarnej celi w środku Berlina zaproszeni zostali, no cóż, czterech bardzo ważnych korpusów. Dwóch z Moderny, dwóch z Arasaki. I wszystko szło gładko, aż niepodana została pizza. Wyglądała świetnie. Zabójczo świetnie. No i ona jednocześnie była bombą i trucizną. Ale bardziej bombą. A trucizną była tak bardziej z powodu takiego, że miała w sobie dużo syfu. Po zmieszaniu z kolą, czy też generalnie sodą, w żołądkach ofiar tworzyła się mieszanka wybuchowa. Niedługo później ze ścian zdrapywano korpusów. Którzy do tej pory byli bardzo zadowoleni z tej pizzy, bo smakowała świetnie. No i to tyle. Tyle. Precyzyjna robota. Piszę mu tak. Jeśli to twoi starzy, to strasznie im się syn nie udał. Im się udało prawie zabić kilkunastu korpusów, a ty prawie usiadłeś na minę. Halo, wyciszył się. Słyszę wszystko. Dobra. I co, tak mamy dyskutować przez SMS? Trzy kropki? Nie. Mam ci przypomnieć, przez kogo wyszedłeś? Z tego cały? Kto cię pakował do fury, mam też ci napisać. Cokolwiek. Ja po prostu jem sobie dalej ciasto. Znaczy, to ci napisałem. W takich słowach właśnie. Co powiedziałeś. Ja jem ciasto. Olał cię. Odczytał i nic nie odpisał. To się nazywa życie. To gdzie teraz idziemy, Ezekiel? No, można jeszcze chwilę posiedzieć na tą, kurwa, na tej paradzie. A w ogóle no? Mnie strasznie interesuje. Kogo te dane były? A, to był ojciec, kurwa, jakiś korpowski chyba? Tak, z tego co kojarzę, to tak. No tak, ale co było na tym reliku? No, pewnie typa zgrali i tyle. Cała jego świadomość. To dokładnie. Kurwa, takimi szczegółami to się zajmował Kędzier. Nawet nie kojarzy imienia tego typa. Nie. To kurwa. Kędzier wiedział coś więcej, to chyba by więcej wziął za te więcej pieniędzy by za to wziął. A, gadałeś kiedyś z Kędziorem? No to jak w przerwach, jak jechaliśmy, w przerwach wtedy, kiedy się nie biliście, to gadałem z wami przecież. No właśnie, kurwa, to wiesz, jaką osobą jest Kędzior. Próbował, ale mu nie wyszło. No. A wracając do kontynuacji tego dnia.
Można posiedzieć jeszcze chwilę na tej paradzie i ja bym spierdał na jakieś dobre piwo. Można do mnie zalecieć, byśmy jakiś mecz włączyli, czy inne gówno. Albo poszukać jakiejś roboty, bo chociaż w waszym stanie tak średnio. No bym potrzebował jeszcze chwili. Znasz jakiegoś innego fixera oprócz Kindziora? Ty no, kurwa. Tak no, w razie był. No tak, kojarzę jednego. No ten oprócz, który mnie zatrudnią, to jest... No to nie. No to nie, oprócz Juliusa nie kojarzę innych fixerów. I to już ten ziomek spiknął. Ale go chyba już w Warszawie nie ma. Kurwa, nie wiem. Musiałbyś zadzwonić się dowiedzieć, bo oprócz Juliusa czy Kędziora to zbytnio fixerów nie znam. No, nie kręciłem się w tych rewirach. Za to znasz najemników, którzy wracali do ciebie pocharatani. No wątpię, że mam numer prywatny do kogoś, nie? Raczej nie zdzwaniamy się regularnie. Znaczy wiesz, czemu nie? To prześledzę telefon, zobacz. Wiesz, i możesz popytać ich. Czy nie znają kogoś właśnie odpowiedniego? Albo czy nie mają roboty? Ja w sumie w tym czasie, kiedy on będzie tak pisał, to ja bym chciał tak z ciekawości, jak jesteśmy na tej alejce, znając, że musi być obstawa ochrony na tym, na tej defiladzie czy paradzie, że są jakieś tutaj gniazda snajperów i one na pewno są już obstawione. Oczywiście. A przy tak słonecznej pogodzie, to jeżeli ktoś ma lunetę kijową, albo coś posrebrzanego na broni, albo przynajmniej na jakiś zegarek jego mość ma, to może to dostrzegę. No to rzucaj sobie spostrzegawczość. Masz jakieś plusy za wszczepę? Oko. Plus jeden. Aha. Dobra, rzucaj sobie. Poziom sukcesu ma znaczenie. To chyba, a to będzie liczone do tego? Jak weźmiesz premiową, to nie będzie się liczyć do rozwoju. To nie było. No to rzucaj. Bo to jest tylko zboczenie zawodowe. O kurwa, syn. 99. I to jest pech. Tak sobie myślę. Nie może się rozglądać. Rozglądać po tych snajperach, nie? Z początku nie, żadnego nie przyuważyłeś. Ale dopiero później, pod koniec, zdałeś sobie sprawę, gdzie o jednym co najmniej miejscu, gdzie oni są. W powietrzu wisi sobie transporter ogromny z 4 lufami snajperskimi. Wysoko. Pomyślałbyś sobie, że za mało ich. Ale innych nie widzisz. No właśnie, nie widzisz. Prawdopodobnie dlatego, że mają dobre maskowanie. I nawet mimo tak gorącej pogody potrafią się wtopić w tło. No cóż. Natomiast to, co się negatywnego wydarzyło, to i teraz Ezekiel, rzuć sobie ty na spostrzegawczość. Aha. Ha, ha, ha.
Zanim którykolwiek z was zdążył zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje, to jesteście otoczeni. Tłum się troszeczkę rozszedł między wami. I widzicie, że stoicie między 6 typami. 4 policjantów i 2 eleganckich ochroniarzy w garniturkach. Policjanci typowi, a garniturki wskazują na Korwina. No proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Patrzą bardziej na Jakuba, choć Ezekiel też zostałeś tak odcięty, może dlatego, że byłeś przy nim tak blisko. Kurwa, i zakładam od razu ręce, jakby ręce nad głowę podnoszę. Mówię, że jestem po prostu zwykłym riperem. Witam, panowie. Ej! Taki problem? O, my problem? Nie, żadnego problemu nie będzie, o ile poddacie się kontroli. Uj, spoko! Jeden policjant zakuł od razu Ezekiela. Takie kontrolne, jakieś... Właśnie... Powód? A, powód. No tak, no. Dobrze. Zapowiedziałem. Panie oficerze, powiedział ten korpus do tego tutaj policjanta. Panie oficerze, proszę tam formułkę wyszczekać. Odpowiednią. Wie pan, z kim mamy do czynienia. Więc tak. I w tym momencie ten policjant, no, zmuszony prawem, a może nie jest oczywista, mówi, więc tak, ma pan prawo do zachowania milczenia. W tym momencie pana zatrzymujemy do kontroli. Jest pan podejrzany o bycie osobą poszukiwaną. Jeżeli pan się podda kontroli, to nic się panu nie stanie. I teraz już bezpośrednio mówił do Jakuba. A pan, panie... Nie znam imienia, przepraszam. Ezekiel. Panie Ezekiel, jest pan podejrzewany o współpracę. No. Ale oczywiście nic się nie stanie, jeśli poddacie się kontroli. Jeszcze tylko... To panowie, oczywiście poddam się kontroli, tylko chciałbym poznać oficera. Panowie, wybaczcie mi chwilę. Józefie. Dobra. Ktoś by mógł wyjąć mi papierosa z kurtki i go odpalić? Bo się, kurwa, trochę zdziwiłem. Dobra, jesteś taki miły, dobra. Dziękuję, panowie. Dam ci papieroska. Więc upadam, tak, jeszcze... Więc, tylko oznakę poproszę i jakby powiedzieć, tylko oznakę poproszę i praktycznie do oficera z rękami do niego, żeby mnie skuł. Dobrze. Nie, właściwie nie pokazuję ci odznaki, ale mówić tak. Oficer Casey Podolski powiedział ci od razu stopień, jest oficerem i komenda, warszawska komenda numer 4 imienia Skłodowskiej Kiri. I widzisz, że właściwie jest... właśnie, masz prawo? Mam. A to... Ile masz prawa? 35. Czekaj. No.
Troszkę to ma. Wiesz co? A starczy, nie potrzebujesz rzutu. Chyba, że... Nie, dobra, okej. Albo dobra, rzuć sobie, proszę. No, możesz sobie rzucić. Magic tylko się odświeży. Kurde. Możesz rzucić kastał po prostu. No. Tak, weźmy. Wtedy będziemy szybciej widzieć chyba. Więc tak, możesz sobie zaznaczyć. Policjanci są prawidłowo umundurowani. A właściwie prawidłowo jest umundurowany ten tutaj oficer. A reszta jest umundurowana do takich operacji. Czyli oni nie mają imienników, ale nie muszą mieć. Tak chyba, samo. Chyba, że poproszę, bo wyrzuciłem 9. Mają zakryte twarze. Ale rzeczywiście oficer dowodzący, który zgodnie z prawem cię tutaj będzie sprawdzał, kim jesteś w ogóle. On swoją. No jakby to powiedzieć. On powinien pokazywać twarz i pokazuje, więc wszystko jest. Spoko. No i zrobili wszystko poprawnie. No może trochę tam można by się do jakichś tam szczegółów przyczepić, ale to jest takie. To już jest takie pierdolenie dla pierdolenia, że coś tam niebezpieczny przestępca, a nie załatwiają tego tak i tak, coś tam. No ale generalnie, jeśli chodzi o sensowność tego, co robią, no to jest wszystko tip-top. No dobrze, może pozwoli pan. I ten drugi krawężnik bierze kajdanki. Dajesz łapę? No, wyciągnąłem do nich przodem. Okay. Żeby mnie skuwali tyłem, bo jak się wywrócę, to jeszcze zęby sobie wybiję. Skupcie przodem i te kajdanki są przyciągane. Bo tak jak tutaj normalne kajdanki są luźne, masz trochę miejsca, tak te przyciągają twoje nadgarstki jeden do drugiego, sprawiając, że manewrowość jest jeszcze mniejsza. Dobrze, zapraszam panów na bok, żeby nie robić scen. I schodzicie na bok. Poproszę dowód. Albo... No tak, proszę dowód. Musi niestety sobie pan sam wziąć, bo akurat mnie skuł. No to proszę powiedzieć, gdzie jest, żebym pana nie macał bez potrzeby. Pod kamizelą, więc i tak pan będzie musiał macać. Dobra, rozpinacie jej kamizelkę. Wyciąga dowód. Halo, dowód, dobra, skanuje. Od Ezekiela też bierze dowód. No dobrze, panie Ezekielu, jest pan wolny. Prawie. A teraz pan. Jakub Jan Jażdżewski. No dobrze. Zdaje sobie pan sprawę, o jak wiele wykroczeń jest pan posądzany. I że w tym momencie toczy się kilka spraw, w których jest pan jednym z podejrzanych. Wie pan, że jak nie dostałem wezwania,
To znaczy, że to są nadal tylko podejrzenia. Tak. Ale jednocześnie mam na pana coś na tyle mocnego, że wystarczy. Natomiast według obecnego prawa ta uroczystość wiąże się troszeczkę z troszeczkę innymi okolicznościami. Mianowicie nie będę mógł pana aresztować, o ile nie dostanę polecenia. Popatrzył na Korposa. Więc panie Jarku, to jest pana decyzja. Czy pozwoli pan temu człowiekowi dalej tutaj przebywać? Czy może jednak mam go odeskortować? Nic mu dużego mu nie grozi. Ale te... Ale te rzeczy, które na niego mamy, sprawią, że posiedzi 2 tygodnie, zapłaci kaucję. Karę, nie kaucję. I będzie wolna. Zekiel, ciebie rozpina tam. To mogę się odmeldować, czy coś jeszcze będzie potrzeba? Nie, pan już jest wolny. To dzięki panowie. Ja idę kupić fajki, bo ewidentnie za mało palę. I idę kupić fajki gdzieś najbliżej. A co do pana, panie Jakubie? No, myślę, że... Więc tak, i ten Jareczek, Korpos, proszę mi to zostawić. Panowie, no dajcie mi trochę przestrzeni, musimy porozmawiać. I rzeczywiście policjanci się odsuwają na kilka ładnych metrów w zasięgu wzroku, ale tak, żeby nie słuchali. No, no. Ciekawe spotkać kogoś o tak złej sławie. Masz jakąś operację dzisiaj? Może chcesz kogoś zabić? Znowu? Nie. Nie mam żadnych złych zamiarów. Nawet jeśli bym miał, to czy pan uważa, żebym kupował 44 losy? Przy kamerach. Jestem tu jako turysta warszawski. Warszawski turysta, no. Pół miasta tak. Mogłaby o sobie powiedzieć, bo nikt się tu nie urodził, prawda? No ja dobra. Przynajmniej do tego przyznaję. I to jeszcze bez bicia. No dobra. Ale mam pewien układ. A może raczej propozycję. Nie bądźmy tacy formalni. Propozycja. Jest pewien polityk, którego wybitnie mocno nie chcę słuchać. Że tak powiem, powiązania pieniężne wskazują na Arasakę. Japońcy dość dużo go tam boostują. I chciałbym, żeby przestał tyle pierdolić w mediach. Co ty na to, żeby się tym zająć? A wiadomo, to zapomnimy o pewnych informacjach. No i policja. Też.
Nie mówię o tych sprawach sądowych, które się toczą, bo ciężko zapomnieć o takich rzeczach. Ale będziemy trochę bliżej porozumienia i normalnych stosunków. Co ty na to? Pan, że bym miał bardzo złe relacje z rodziną, jeżeli bym przyjął od pana taką ofertę. W tym momencie chodzi wręcz o moje imię. Oj, nie przesadzaj. Jesteśmy tą dobrą korporacją. Staramy się dla Polski. A ten gościu to jest praktycznie korporacyjny pionek. Normalnie nie załatwiamy tego w ten sposób. Ale sytuacja was do tego zmusiła, rozumiem. No, zmusiła, nie przesadzajmy. Nadal można byłoby wysłać odpowiedniego klienta, ale nie chcemy tego robić swoimi rękoma. Jak to... A właśnie. Też taki szczegół jeszcze, nie? Techniczny, nie mówiąc poza postacią. Tutaj odpalili sobie urządzenie, które zakłóca działanie wielu urządzeń podsłuchujących i w ogóle, no. Tak samo twój telefon w tym momencie umarł sobie. Nawet nie zamierzałem do nikogo pisać. Chyba, że do kęciora. Nie, tak po prostu mówię. Odpisz, stary dziadzie. No, ale jak już mówiłem, bo wie pan, my mamy taką politykę. Wszystko wszystkim, ale imię prezesa musi pozostać nieskalane. A już się pan, że pan jest z innej korporacji. To jeszcze by było wybaczalne, że w imię partii. Tak. Mrygam do niego okiem, jakby powiedzieć, że się, jakby nie mówić mu wprost, że się zgadzam, tylko wiesz. Że zgadzam się, ale tylko mrugając okiem. Dobra. Więc damy panu trochę czasu. Zastanowi się pan, przejdzie. Zje sobie watę cukrową od nas. I można powiedzieć, że chwilowo nic do pana nie mamy. Uśmiechnęli się ładnie. Zawołali oficera. No, panie oficerze, proszę. Może pan go rozkuć. Będzie miał go pan na oku, ale raczej nie będzie sprawiał problemów. A w końcu nawet jakby sprawiał to. Zawsze jestem grzeczny. No, więc oficer rozkucia. Do widzenia, obywatelu. Do widzenia. Widzę, że odchodzą, podchodzę do Jakuba i z fajkiem w zębach. Pierwsze pytanie, co to kurwa było? Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Najlepiej. Ale byś musiał sobie posprawdzać na telefonie. Sam kurwa sprawdzać na telefonie. Jakbyś pisał sobie nomadzi graffiti, to byś wszystko wiedział. To wolę kurwa tego nie wpisywać i spierdalajmy kurwa stąd. I piękna kobieta. Kazali mi zjeść watę. Dała ci watę cukrową. Proszę, to dla pana. Specjalność od szefa. I widzisz, że ona jest zawinięta jakimś takim podwójnym papierem, nie? Rączka. Tak, właśnie jak się coś tam było ukryte. Czegoś się spodziewam. Może jakiś liśnik, wiesz, tak jak w kwiatach włożony. Więc po prostu sprawdzę.
Więc. Tak, ale dla niepoznaki tłumu oczywiście, żeby. Więc tak ostrożnie sprawdzasz i okazuje się, że masz imię i nazwisko tego polityka. Jak i podpisane bezpośrednio. Jaką ideologię on wyznaje. Jest to Fiodor Kowalski. Anarchistyczny komunista. Anarchokomunista. No chyba będziemy musieli iść Ezekiel na to piwo i na mecz. Na 100%. Musimy coś obgadać. Kurwa, jak go mać, to ja może zadzwonię po prostu po kędziora i dojedzie do nas. Ja mam duży bagażnik. Z tego co kojarzę, on ma motor, kurwa. Idę po te piwo i dzwonię do kędziora. Dzwonię. Godzina, no już praktycznie 12. Dzwoni telefon, Ezekiel. Słuchaj, stary, jest sprawa, jakby bardziej elegancka wersja Ronina właśnie złożyła dla Jakuba jakąś dziwną propozycję chyba, kurwa, w Narożniku. I widzimy się u mnie za godzinę na piwo i mecz i obgadamy całą sytuację, bo to jest pojebane. Brzmi jak plan. Kurwa, nigdy nie mieliśmy planu, do zobaczenia. Rozłączam się i sprawdzam sobie, kiedy mniej więcej będzie ten finał loterii. Finał loterii będzie o północy. Dobra, chuj. To sobie ustawiam przypomnienie w telefonie, żeby później sprawdzić, czy coś wygrałem i idę po te piwo. Dużo piwa. Dobra. Skupujesz dużo piwa. Odpisz sobie tam dolara. Jakby skoro dolar to dużo piwa, to za 2 dolary kupię jeszcze więcej. Jeszcze więcej piwa. To nie będzie normalne. No, no generalnie takie 2 skrzynki piwa. Chuj, starczy. Czekaj, dobrze mówię? No. No, takiego kiepskiego, ale tak, no. Jebać, nikt się nie skapnie. Dobra, idę do wozu Jakuba. Mam nadzieję, że z Jakubem. Aj, chuj. Mam ci pokałem to nieść. Kurwa, man. To jest mój internet? A w jakim sensie? Nie słyszałem kompletnie, co powiedział Rebel w tym momencie. Pewnie pomagam ci nieść, Ezekiel, piwo. Okej, okay. Niesiemy piwo we dwójkę. Ty jedną kratę, ja drugą. Bagażnik otwieramy i ten. Wsiadamy pewnie. Mhm. No, lecimy do mnie, czekamy na Fodora. Gadamy o tej sytuacji przy piwie. Ja wyglądam takiego bardzo zamyślonego. I co, Fodor? Jedziesz motorem? Tak. Sądzę, że już go jakoś kazałem odholować. Gdzieś go w parkingu odebrałem jakiegoś. No, no i przyjechał sam chyba. Ma autopilota. Nie byłem pewny, czy ma. Na się do tego jeszcze musiałem wymyślać. W każdym innym razie wsiadam na ten motor. Jadę sobie. Wiedziałem, żeby ich chuj mnie puszczać. Wolny dzień. Kurwy syny. I tak lnę pod nosem całą drogę. Dojeżdżasz na miejsce. I spotykacie się.
Jak mam i oddacha, to sprawdzałem z pistoletem w ręku, bo chuj, kto jeszcze przyjedzie po naszego nomada. Widzę, że po prostu jak odsłonił, światło się zaświeciło, pokazałem mu fakasa. Tak, to jest Kędzior, nikt się tak nie zachowuje. To Kędzior, tylko jebany dzikus, otwieram drzwi. Właś, kurwa, nikt ci nie śledził? Tak dawno cię nie widziałem, Ezekiel, chodź. Najebałeś się. Nie, ty się najebałeś. Chętnie, kurwa, ale to dopiero bogactwo. Dobrze się odjebali, dobra. Sprawdzam tylko, wychylam się przez drzwi i sprawdzam, czy nikt nie śledził Kędziora i zamykam. Ja mu tak sikasz. Przecież sam przyszedłem. Kurwa, stary. Powiedział federalnych. Jakiś jebany terminator w garniturku, kurwa. Ściągnął nas do jakiejś uliczki. Uno, kurwa, frago. Woj, żadam. Gdzie zadam? Zostawiłeś go w ogóle tutaj. Dobrze, u Ezekiela. Dobrze, w domu siedzi. U Ezekiela siedzi, dobrze. No zapomniałeś o nim w ogóle. Jakby. No co? To siedział, gdzie go zostawiłeś, nie? Adam! Co ty tu robisz? No jestem, mam wolny dzień, to siedzę u koleżanki. Kurwa, żeby zaraz tego skandalów nie było. No, to nie jest pytanie na dziś. Coście zrobili? Otwieram piwo, pytaj Jakuba, kurwa. Wiesz, przecież sprawdzałeś mnie. Tak, sprawdzałem. No to jak znasz imię mojej matki, to pewnie tak. Wiesz coś więcej. Kochana kobieta. Bombowa. Co to kurwa kącik fanboyów matki Jakuba, kurwa mati. Swoją drogą, no trochę o tobie już się dowiedziałem. Ale do czego konkretnego pijesz? No. Przy takiej rodzince, to wiesz, ma się dużo łatek przypiętych. Niektóre są prawdziwe, niektóre nie. Niektóre mogą być prawdziwe. Wtedy zjawiają się federalni, albo CBŚ, albo to i to. I dają ci ofertę nie do odrzucenia. A w tym wypadku wydaje ci się, że to było antyterroryści, nie? Czyli taka średnia półka, bo mogłoby to być biuro wewnętrzne obstawiane gromem. Ja widziałem, że Sekiel jest obsrany, to już koloryzuje trochę. No. A poza tym korporacja. Pom, pom, no. Pom. I jak mówię ostatnie słowo, że dają propozycję nie do odrzucenia, to kładę karteczkę na stole przed nimi. Z tym imieniem i nazwiskiem. Kędzior, czytasz? Skądś kojarzysz tego zjeba? Próbujesz sobie przypomnieć. Informacje przeskakują ci w głowie. Byłeś na takiej jednej imprezie. Na której ten grubas wygłaszał swoje mądrości, oczywiście. No, tam raz lepiej, raz gorzej mówił. A czasem nie dało się go słuchać. A gdy za dużo wypił, wszedł na stół i spodziewałeś się, że nie, zacznie coś pierdolić, śpiewać, zdejmie z siebie koszulę, a ten chwycił androidkę za włosy i zaczął nią machać, nie? Ale właściwie nikomu to nie przeszkadzało, bo wszyscy byli za bardzo wstawieni. A jak ma na imię? Wiem może? Fiodor Kowalski. A, Fiodor. Nie Fodor, Fiodor. Fiodor. O, czy już wiem. To ten. No i co? No czy świetny facet. Same mądrości mówi. No może się napierdolił tamtego wieczoru. Ale kto się nie na...
Kto nie pije alkoholu? No tak. I co z nim? No, jest wrogiem publicznym numer jeden. Dlaczego? I mam go uciszyć, więc... Tak, z metod, które znam, wystarczy chyba mu obciąć język tylko. To jest to minimum, oczywiście. Ale co on niby zrobił, oprócz tego, że mówił prawdę? Patrzę na jakiś telewizor. Jest, leci mecz. Włączam Smart TV i chcę włączyć jego orędzie do narodu albo jakieś przemówienie takie publiczne. Dobra, no. Więc polityk zaczyna tam pierdolić coś po swojemu. I tylko tak przewijam do momentu, aż zacznie gadać o anarchii. Jeszcze będzie przeplatał tematy komunistyczne z tym, tak, tak żeby był największy cringe. Tak, jest mocno, bo on jednocześnie chce państwa, czy państwa bez państwa. Żeby wszyscy mieli wszystko, żeby nic nie było. A jednocześnie, żeby była silna komuna, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. No, ty takie rzeczy to... No, okej. Okay. No i? I na koniec oczywiście mówi, że to zapewnić może Arasaka. To już coś nie... Jakby tu już coś nie gra. Potem zaczyna taki pitoli, że Arasaka daje nam pracę, daje nam możliwości, żeby się chronić, dając nam wysokiej jakości broń i wszczepy. Tylko dzięki Arasace będziemy w stanie razem dumnie stanąć przeciwko systemowi. I tak dalej, bla, bla, bla. Jak pauzuje. Kedzior, wiesz co to oznacza? Już mówię, bardzo mądry człowiek, wysoko postawiony, Arasaka. Wielka firma. Czego ty nie rozumiesz? Kurwa, Kędzior to stary komuś. Jak i otwieram drugie piwo. Jak będziesz robił zlecenia na cokolwiek i z czymkolwiek, to tak przynajmniej masz konkurencję. A tak będziesz w dupie, bo będziesz miał albo nic, albo Arasak. Tylko. Wybacz. Młody. Zagalopować. Nie rozumiesz. Lata komuny to były najlepsze lata, jakie mogły się wydarzyć w tym momencie do tego kraju. Zaraz tych wielkich kurwa wilbordów. Każdy byłby równy, każdy miałby pieniądze. A tak, to wszystko oddajemy tym wielkim korporacjom. Psy. Dobra, teraz tak. Tło historyczne. Tło historyczne do tego, co mówi Kędzior, bo wydaje się, że on pierdoli. I trochę pierdoli. Ale tu jest pewien sens w tym, co on mówi. Tylko teraz muszę przypomnieć sobie najważniejszą datę mojego uniwersum, bo nie pamiętam. To był 51? Nie. Momencik. Szachy na szczycie świata. Dwa tysiące dwudziesty piąty. Prawdziwa masakra humanitarna. Świat był na krawędzi zagłady. Potem wiele korporacji wzięło sprawę w swoje ręce. Rządy nie dawały sobie rady. A ludzie zaczęli zapierdalać za miskę ryżu.
i robiło się coraz lepiej. Potem rewolucje, małe bunty doprowadziły do tego, że korporacje musiały zapewnić ludziom minimum socjalne, żeby głupia tłuszcza się nie buntowała. Tak samo zredukowana liczba ludzi. Więc te lata, o których mówi Kędzior, no 25, znaczy lata 30, 40, tam no powiedzmy 2039 mniej więcej, ten okres, 36, 39, to były czasy wprowadzania tego porządku, który macie teraz, w tym cywilizowanym świecie. Ale nadal to były czasy bardzo dużego zapierdolu. I nadal umierania wielu ludzi. Właśnie, czy Kędzior, ty wtedy nie żyłeś. Nie żyłem. No właśnie. Pierdolisz. Więc o tych latach 40. jeszcze, tam początku lat 40. to ty mówisz tak chyba... Tego, co ojciec opowiadał, co się działo na... No. Tak, dokładnie. Ale jest w tym pewien sens, no bo mimo wszystko wprowadzali porządek, nie? I rzeczywiście w Polsce też Arasaka również, powiedzmy, że miała spory ruch w tym. Choć może nie tak ogromny, ale no. W pewnym sensie wprowadzili ten porządek. Więc tak, reasumując, Kędzior pierdoli, ale trochę ma rację. Troszeczkę. Kurwa, Kędzior, ty jebany psychopato. Chcesz, żeby jakiś popieprzony gruby anarchista dał tym ludziom wolność. Kurwa, oni z podstawionym jebanym hajsem pod nos dalej napierdalają się ze sobą jak psychopaci, kurwa. Ty chcesz dać tym pojebą wolność. Czujesz się wolny? Ja się czuję, kurwa, pomyśl. Ezekiel, jest, czy czujesz, kurwa, się wolny? Czy dobrze ci idzie w twojej klinice? Tak, kurwa, idzie mi znakomicie. Do momentu, aż policja nie wejdzie ci do kliniki i nie będzie zadawała pytań. Robimy przerwę, nie ma go. No, wyjebało go. Mhm. Wrócił. Wrócił. Nie chcesz powiedzieć. Halo. O, żyje. Kontynuujemy. Do momentu, aż policja nie wpadnie ci na chatę kliniki. Zeki. Swojego złego, to ja wolę jego. Kurwa, gościu. Zanim mi policja wpadnie do gabinetu, to ja sobie ogarnę licencję, kurwa, żeby być normalnym doktorem. Myślisz, czemu zacząłem zadawać się z psychopatami, kurwa? Rozumiem, że mówisz o młodym, bo o kim innym mógłbyś porozmawiać w tym momencie? O tobie jako naczelnym psychopacie. Skąd ten pomysł? Młody jest drugi, bo z tego, co słyszę, to zajebistą ma rodzinę. I co mamy z nim zrobić? Zrobiłbym inaczej na waszym miejscu, ale no dobrze, już możemy zawsze się z nim dogadać, z tym gościem. O wiele bardziej podoba mi się ta opcja. Ale wtedy będziemy musieli zabić ciebie i tego gościa. No dobrze, ale no to będzie kosztowało, tak? Ja... Chciałbym muszę na tym troszeczkę zarobić. To było zlecone, czy... Tu się zaczyna problem. Nie słyszę go. Tu się zaczyna problem. I tu się zaczyna problem. Ezekielowi to mogę obiecać furę. Ale tobie to chuja... A, nieważne. Oj.
A tak na serio... Chcesz jeszcze mówić? Tak na serio to... Mało mam pieniędzy, więc nie mogę ci zaoferować pełnej stawki. Nawet nie mogę ci zaoferować połowy stawki. Ale jest plan. On jest strasznie szpalowy. Jak bijemy się do niego na chatę i zajebiemy mu z salonu co drugą rzecz, to gościu, to sobie nie kupisz auta, tylko sobie kupisz ciężarówkę opancerzoną luksusową. Nie wiem, w jakiej bajce żyjesz młody, ale to nie jest moja bajka. No już ci przed chwilą mówiłem, że o wiele bardziej podoba mi się jego wersja świata, jak wersja tamty skurwysynu. Nie idę do niego, ja idę do nich. No to tam są drzwi. Fodor wypierdala przez drzwi. Jego nie ma. Dobra. A piwo? Biorę jedno, rzucę w jego stronę. Rzucasz w niego, czy w jego stronę? W jego stronę, jak wybuchnie na ścianie, to już druga sprawa. Dobra, no to rzucę na siłę. Siłę, oj. Nie wiedziałem, że mamy w drużynie komunistów. Nie. Na szczęście rzuciłeś słabo, a pucha jest dość mocna. Tak walnęła sobie ścianę, tak odbiła się. Wgięła się tylko. Dobra, nie rób cyrk. Dobre piwo kupił. Nie rób cyrków, ej. Adam, wybieraj. Zostajesz czy idziesz? Dobra, ja idę, elo. A nie, to nie ja, Adam. Chyba. Dla Jakuba pomylił się stare imię po prostu, nie? On też kiedyś Adam był. Szefie, ja mam wolne, to ja się nigdzie nie wybieram na razie. Swoją drogą ja do ciebie jeszcze napiszę. Ale chcesz z nimi im pomagać, czy idziesz ze mną? Tak Adam się rozejrzał. Po swoich towarzyszach, Ezekielu i Jakubie. No dobra, mogę się na robotę machnąć. Kędzior, ty stary komuchu, zanim pójdziesz, zastanów się kurwa nad słowami, które ci teraz powiem. Wyobraź sobie, że te bandy na ulicy będą miały okres, w którym kurwa będą wolne, kurwa. Nie będzie korporacji, które będą trzymały ich za mordy. I wyobraź sobie, co się odpierdoli na ulicach, kurwa. Teraz nie będą małe zamieszki z bandą debili, które ich rozpierdoli, nie wiem, kurwa, jakiś gówno z korporacji. Ezekiel, myślałem, że chociaż ty będziesz trochę miał oleju w głowie. Rozumiem, nie. On mam, jeździ kurwa. Po kurwa pustyni. Mam, ale ty lekarz, pomyśl, jeśli wszyscy będą mieli pieniądze, to nie będzie zamieszek. Wszyscy będą mieli jedzenie, wszyscy będą mieli pracę. Kurwa, myślisz, jak padną korporacje, kto przejmie władzę? Kto przejmie władzę po korporacjach, kurwa? Politycy? Już to widzę, kurwa. Jak miasto zajebane gangami zostanie nagle rządzone przez polityków. Wychodzę. Rzuć sobie jeszcze Fodor na Mityk Tulu. Mityk Tulu. Z kością czy bez? Rzuć sobie z kością premiową. Ja pierdolę. Zakuje nie siadło. O kurwa, siadło! Więc tak. Takim istotnym fragmentem tego, jak wygląda miasto, jest to, że mimo, że działalność nielegalna się zdarza, to zawsze ona jest... Zawsze, nie zawsze. Ale zawsze, czego byś nie robił w tym mieście, musisz mieć plecy. Masz plecy, albo umierasz. No jakby teraz przypomniała ci się w ogóle historia twojego starego gangu. Nie miałeś pleców. Każdy tutaj ma plecy.
albo sam tworzy tak dużą strukturę, że może srać na inne, mniejsze. Ale wtedy i tak korporacja może się przypierdolić, może cię rozjebać. W końcu. I rzecz jest taka, że większość gangów w tym mieście bezpośrednio albo pośrednio jest tak naprawdę dowodzona przez korporacje. I oni mogą robić syf w tych publicznych strefach. Mogą wyciągać pieniądze od ludzi, mogą robić różne rzeczy, póki nie krzywdzą swojej korporacji. Oczywiście są niezależne gangi, no ale to już jest kwestia tego, że w niektórych miejscach takie społeczności no ilościowo są po prostu nie do zajechania. Albo są zdecentralizowane, jak nomadzi czy narodowcy, którzy mają swoje grupy, ale w zasadzie są, jest ich i dużo, i są rozdzieleni. Nie da się zabić jakiegoś szefa, żeby się rozpierzchli. Więc to jest taka istotny element tego uniwersum, o którym chyba zapomniałeś, a może, który może być istotny w tym punkcie, nie? I co? I tu już rzucę taką ciekawostkę w sumie, bardziej. Bo jeszcze tutaj to nie wybrzmiało, a to może być ciekawe. I to może teoretycznie motywować Fodora do tego, żeby był jeszcze bardziej antykorwinowy. A może nie, no zobaczymy. Istnieje taka plotka na mieście, że starzy politycy, którzy zaczynali politykę przed błyskiem, czyli przed 2025, którzy już byli umoczeni we wszystko, że ich zniknięcie, szczególnie komunistów, nie było przypadkowe. Istnieje taka teoria, że Korwin przerobił ich na parówki. Zaprosił ich na zjazd. Fałszywy zjazd komunistów i socjalistów. A gdy wielu z nich przyjechało, zamknęły się drzwi. A potem wyjechało 30 czy 60 ciężarówek, parówek. Na wschód oczywiście. Ukraina, Rosja. I no to oczywiście nie ma dowodów. Ale taka teoria jest. Taka plota idzie. I jeśli chodzi o logiczność, no ci ludzie de facto zniknęli wtedy, nie? To jest fakt. Byli nie ma. Zdmuchnięci. Tu masz pizzę. A tu masz parówki. Masz pizzę z komunistów. Więc. No tak to było, nie? Taka elita. I to w sumie pozwoliło też partii Korwina tak bardzo się wznieść do góry, nie? Bo te ruchy liberalno-lewicowe, socjalistyczne, no po prostu upadały i zostały zjadane przez korporacje, które mimo wszystko nie były tak skuteczne w polityce. No a tu taka ciekawostka. Dobra, i tyle miałem do powiedzenia. Fodor w każdym wypadku wciąż wychodzi z mieszkania. Zamyka za sobą drzwi. I wraca na motor. Zobacz mu ten motor. Masz jakieś takie? Co? Zimowy łącz. Nie, nie wiem. Nie mam podłączenia do tego motoru.
No to jest klops. I wobec tego musiał chyba raczej sam zrobić, żeby was w to nie mieszać. Czy on się wypisał? Chyba, że go zatrudnimy jako fixtera, żeby nam to ogarnął. Wątpię. To bardzo jebany przeciąg tym gównem. No wyjście jest tylko jedno. Wyjść zawsze są dwa, Ezekiel. Albo zawsze są dwa. Nie. Ja sprawdzam w tym czasie. Jak ktoś to mówił, Adam oczywiście. Kurwa, zrobiło się poważnie. Halo, halo. No Jakub, co chcesz zrobić? Ja chyba będę sprawdzać knajpę dla komunistów jakąś na mieście. Mhm. No dobra, że szukasz czegoś takiego. Ale Adam tak drąży. Panowie, ale to przecież nie jest taki prosty wybór. To nie jest żyć, umierać. Są inne opcje. Trzeba wszystkiego robić własnymi rękoma. Znająć kogoś? No, albo podpuścić. Wariatów nie brakuje przecież. Już nie mówiąc o tym, że wielu by chciało widzieć tego gościa na szubienicy choćby. W sumie tu masz kurwa rację. A poza tym można podkupić kogoś, kto nie jest tak istotny. Wybadać sprawę powoli. Poczekać na odpowiedni moment. I zrobić mały wypadek w windzie. Uśmiechnął się mrocznie. A pan kurwa, jesteś jebanym geniuszem, dobrze, że kurwa zostałeś. Dobra, Rebel. Kurwa, Jakub. To jest twoja druga ksywa. Polucja dzieje się na naszych oczach. Dobra, kurwa, Jakubie. Słuchaj. Adam tu, przyznam się, pierdoli rację. Trzeba wybadać. Gdzie może być? Gdzie często bywa? Właśnie szukam jakiejś knajpy. Upozorować mały wypadek. Albo sypać mu tyle niebieskiego pyłu, że odleci na tamten świat. Stać nas kurwa na to? Przecież mam Blue Eyes. Znaczy aż tyle, żeby go wyłączyło. Równie dobrze możemy go tym śpać, mu jeszcze podam jakieś ścierwo. Kędzior po nałożeniu sobie na palec miał odjazd z życia. Jak ja mu wsupię całą saszetę, to on wstawia szósty bieg w moim aucie i wlatuje w pierwszą lepszą ścianę. Jest papa. No niby tak. Ale no chyba, że zamiast serca ma tam pompek z wodociągów. To jest możliwe, jest taki gruby, że pewnie by mu się przydała. On tam może być wczepiony nie wiadomo jakie gówno, typ jest korposem, może nie bym sobie postawił. Nie jest korposem, ale jest blisko korporacji, ale poza tym rzuć sobie na medycynę w ogóle, możesz spermiową, a możesz bez. W międzyczasie, jaka jest szansa, że ja mogłem od niego wziąć telefon?
Udało się. Że znasz numer gościa? Tak, że z nim rozmawiałem podczas tego spotkania. Czy mógłbym rzucić na szczęście? No, rzuć sobie. Na ile? Na połowę szczęścia. Mhm. Światło. Prawie. Masz jego numer. Mam jego numer. Dobra, ale tu medycyna. Zacznijmy od Ezekiela. Ezekiel. Więc tak. Istotna rzecz, o której możesz zapomnieć, więc przypomnę ci od razu. Bardzo możliwe, jest to prawie pewne wręcz, że gościu ma traumę. Ma pakiet traumy. I przez to zrobienie mu krzywdy jest trudniejsze. Bo jeżeli dopadnie się do niego trauma, to oni postawią na głowie, staną na głowie i jakoś go tam doprowadzą, nie? Chyba, że zrobić mu naprawdę masakryczny cyf. I dlatego na przykład wypadek samochodowy jest zbyt mało radykalny, nie? Bo nawet przy dużym uszkodzeniu mózgu jest jeszcze spoko. Więc trzeba byłoby pomyśleć o czymś, co zaatakuje go z kilku frontów, nie? Na przykład, wiesz, upadek z wysokości, jednocześnie będąc przyćpanym. Nie dość, że się połamie, to jeszcze jego system nerwowy będzie zdychał. Bo muszą po prostu wrzaskę jakąś skądś wziąć i wtedy trauma tym nie przyjedzie. No albo musicie rzeczywiście mu wyłączyć traumę i wywieźć go w miejsce, gdzie brakuje sygnału. Znaczy się daleko, bo możliwe, że ktoś przyjedzie w momencie, w którym sygnał urwie się nagle. Ale tak, no generalnie dobrze było, żebyście wiedzieli o nim jak najwięcej i znali jego wszczepy również. Pomoże wam zrobić przykrą niespodziankę, jak odpali Sandevista. Będzie kula, kurwa, armatnie. Tak odpali Sandevista, spadając w dół, nie? Naćpanym. Dobra, Jakub. Kurwa, Jakub, ty masz te swoje kontakty z rodziną, to lepiej zadzwoń do ojca, że masz, kurwa, dla niego prezent na urodziny i powiedz, że potrzebujesz, kurwa, pomocy w zbieraniu informacji. Atomówki. No to by było najlepsze, a na razie potrzebujemy tylko informacji. Najlepiej byłoby pewnie się dowiedzieć, kurwa, gdzie on żyje, zakładam. Jako anarchista to raczej lubi sobie, nazwijmy to, pokoju stać życia, więc może udałoby się nam zapłacić jakiś skórew, aby podrzuciła mu coś do drina, nas by wpuściła, a my moglibyśmy się nim zająć raz na dobre. A jak nie, mam wielkokalibrowy rewolwer, którym rozkurwię sobie głowę, jeśli coś nie wyjdzie. Albo można pójść do knajpy do komunistów, ogarnąć kontakt. I co, zadzwonisz, kurwa, jeśli zdobędziesz jego numer, to zadzwonisz do niego i powiesz, że Czech jest twoim pokrewnym komunistą, chcę pogadać, kurwa, najlepiej w opuszczonej części miasta, żeby nie rozjebała nas trauma. Nie, no takim to się od razu mówi, że ma się coś ciekawego. Kurwa, masz już rozumiem. A wtedy możemy iść w stronę Kędziora i tak. Swoją drogą, skoro oni już się tam ustalają, jak daleko zajechałem? Wiesz co, zajechałeś na Mac Corvina. Najbliższego. Nie wiem, gdzie jechałeś w sumie. Ale gdzie niby ciebie nie jechał, to w końcu trafisz na Mac Corvina. Kurwa, wszędzie to jest gówno. Tylko chodzę na chwilę, patrzę, są Pokemony. No.
Dzień dobry, ja poproszę małego McCorvina. Dobra. Mały burger. Z szejkiem. I małymi frytkami. Jeszcze tego tam zielonego, tak? Zielonego. Widzi pani? Dobra, tak. Ale widzę. Się nie pani nie pomyli. Tego. Tak, tego. Dobra, proszę. Dziękuję, wychodzę. Opakowuję kolejny do kolekcji, wsadzam sobie do tego. Marynarki tam z tyłu już mam trzy. I kilka takich mniej ważnych. Odpisz sobie tam $2. Ale to jest poziom wydatków? Chcesz, to by, bo mam dziesiątkę mam. A, dobra, masz. Właśnie myślałem o tym, żeby w ogóle naprawić ten poziom wydatków. No. Kiedyś. Bo dużo pieniędzy macie. ale dobra. No dobra, niech ci będzie jeszcze. To na razie poziom wydatków to tam jeszcze nieistotne. Dobra. Zjadłem, co miałem zjeść. Smakowało jak gówno. Ale odjeżdżam dalej. I gdzie ty jedziesz w ogóle? Do ciebie. Tak, żeby no. Tego McCorvina jednak nie było. Trafiasz do swojego mieszkania. Dobrze. Pija, kochanie, wróciłem. Cicho. Ten jest na pewno myślę, dobrze. Jeszcze jest winny, no nie szkodzi. Chciałbym zadzwonić. Nie odbiera. Wysyłam SMS-a. Odezwij się jak najprędzej. Mam ważne informacje. Czekaj, upewnij się, bo miałem laga mózgu. Do swojej córki piszesz. Nie. Nie córki. Do tego gościa. A, kurwa. To on odbiera czy nie? Czekaj, godzina jest taka. Południe. Kobieta odbiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się muszę skontaktować z panem Fiodorem. A w jakiej sprawie? Tutaj z tej strony sekretarka. Tak. Pana Kowalskiego. Kiedyś spotkałem go w barze. Opowiadał o swoich poglądach. Bardzo mi się spodobały, ale o tym nie dziś. Chciałbym się skontaktować, ponieważ mam ważne informacje w pewnej sprawie. Może mogę to tylko powiedzieć jemu. Może to być jutro, może być pojutrze, ale nie wiem, czy tyle dożyje. Pan nie dożyje? Nie, pani szef. Ale dlaczego miałby nie dożyć? To już jest informacja poufna tylko dla niego. Ja nie będę o tym z panią rozmawiał. No dobrze, rozumiem. No to postaram się, żeby jakieś spotkanie zaangażować, ale no rozumie pan, że to tak się to może być problematyczne. A czemu pan nie zadzwoni na policję? Czy pan wie coś? Policja tutaj nie pomoże. Policja jest przeciwko wam. Rozłączam się. Dobra, rozłączyłeś się, okej. Okay. I co, dzwoniłeś pewnie z tego takiego ukrytego numeru, nie? Żeby nie mogła dzwonić. Oczywiście, że nie. Ja dzwoniłem ze swojego. Okej, okay, dobra. Nie, bo myślę. Geniusz. Rozmowa trwa 25 sekund. Czy odzwania? Policja już wie. Dobra, okej, okay, więc tak. Jest taka, są trzy opcje. Teraz w tym momencie. Rzucaj sobie teraz na urok osobisty. Urok osobisty. Albo gadanina. Sukces. Gadaninę zwykłe? Też, bo urok osobisty zwykły rzuciłem, tak. Dobra. Więc tak, są trzy opcje. Wariat. Albo, znaczy, są dwie opcje. Podstawowe, wariat, nie wariat. No załóżmy, że nie wariat. Rebel, proszę, mikrofon wycisz. Szumisz.
I jak jest niewariat, to może albo mówić do szefa, albo może powiadomić korpo, lub może powiadomić policję. Dobrze. I teraz tak. Dlatego, że masz sukces, to szansa przechodzi bardziej w stronę tego, że jednak uzna cię za poważnego człowieka. Więc rzucimy to tak po kolei. A jakbym obniżył o te 5, tak, 5, to miałbym już ten trudny sukces. To by jeszcze bardziej by zwiększyło. Więc tak, jeśli byś obniżył do trudnego sukcesu, zakładamy wtedy, że ona nie uznaje ciebie za wariata. A to jest dużo. To jest bardzo kurwa dużo. Ja to zrobię, 75 mam szczęście już. Mhm. Dobra. I chciałeś się spotkać z jej szefem, powiedziałeś, że policja jest po nie waszej stronie. To nie do końca jest prawda. Korpo, szefu. Dobra, i to już jest takie trochę losowe, co ona zrobi. Więc momencik, wezmę sobie chusteczkę fizyczną, ładną. Na tą piękną okazję. O, nawet pokażę, taka ładna, biała. Oryginalna. Jep. Oj, padło. Na podłogę, ale to wtedy byłaby... Właśnie. Spadła na podłogę. No dobra, spadła to. Dobra. A, no to w sumie... Ona nie odzywania przez dłuższy czas. Mija pół godzinki. I... Słyszysz telefon. Nieznany numer. Odbieram. Słyszałem, że mnie szukasz. Pamiętasz mnie, tak? Może nie po głosie. Nie za bardzo. Pamiętam twój występ pewien, gdy byliśmy w klubie w Warszawie. Przy ulicy Koronkowej. A, tak. Dobra, tak. Coś już kojarzę. Byłem tym taki starszy mężczyzna, tak? Znaczy taki starszy, to ja jestem starszy. Na swój sposób tak. Jednak czuję się starym facetem. A ty jesteś po prostu kurwa wielki. To mi się w tobie podoba. Nie boi się pokazywać swoich uczuć, swoich poglądów. Dokładnie. Ale dzisiaj, trzeba być szczerym. Tak jest. Boję się rozmawiać przez telefon. Czy moglibyśmy się spotkać? Nawet możesz przyjść z jakimś ochroniarzem. No dobra, ale słyszałem, że sprawa jest gruba. Tak, właśnie dlatego się boję. No to może spotkajmy się. Wiesz co, dobra. Przyjdziesz do mojego ulubionego klubu za 2 godziny. Wtedy kelnerka cię sprawdzi i zaprowadzi cię, żebyśmy mogli porozmawiać. Tylko powiedz mi jeszcze, po czym cię ma poznać. Bo ja cię pamiętam, ale mogłem zmienić wygląd. Będę miał czerwone włosy. Czerwone włosy, dobra. Może coś jeszcze, żeby nie było. Garnitur. No, tyle powinno starczyć. Jak coś, to będę dzwonił, ale, nie, ale raczej nie zadzwonię. Dobrze. No to do zielonej anakondy. Dobrze. Za 2 godziny. Tak jest. Pik. No i jesteś. Rozłączony telefon. Teraz o wiele ważniejsza sprawa. Gdzie jest kurwa? I się po prostu drę. Pija. Czy przychodzi robot? Android. Znaczy, tak. Tak, panie? Gdzie jest pija? No, śpi.
A. To idę do jej pokoju. No dobra, widzisz pokój wyplakatowany w jakąś koreańsko-ruską kapelę rockowo-folkową. Tam. A no pukasz, tak? Tak? Patrzę. Czyli szwa sukienka? Tak, już mam w szafie. Dobrze. Wszystko dobrze? U mnie? Tak. Nie tak, no. Jak zwykle, no. Cieszę się. Jak było? Czemu śpisz? Przecież nie jest sobota. Byłaś w szkole? Czy wszystko dobrze? Przecież nie chodzę do szkoły. Mam szkołę online. Kursy. Tak, no. Skończyłam szkołę to. Ten dzień. Teraz miałam wolne, więc jak miałam wolne, to imprezowałam, a jak imprezowałam, to teraz śpię. Dobrze. Jestem z siebie dumny. Kłamam cię, wychodzę. Nie czekam na odpowiedź. Dobra. Wybaczcie, że przerwa ten rozgrzewający serce moment, ale tak? Jakub sprawdzał, czy jest jakiś bar, w którym często bywa ten Fiodor. Dobra. I macie trzy możliwości. Zielona anakonda. Podniebna świnia. I klub, który się nazywa Trubna. Gdzie najczęściej to widziano? Ja pierdolę, jakie chujowe nazwy. Sekiel, zobacz na to, pokazuję mu. No patrzę. Kurwa. Gdzie najczęściej się wpierdala? Pewnie tam, no. Gdzie ostatnio był. Czyli kurwa? Sprawdzam ostatnio jak występ, gdzie był. Jakby przemówienie. Znaczy no, ostatnio nie miał przemówienia tam, ale no, generalnie... A dobra, w sumie moment. Tak, że wiesz, że jakiś incydent czy coś było. Bo o komunistach zawsze fajnie się gada. Sprawdzasz sobie lokalną prasę po raz kolejny. I okazało się, że zakopał typa w trumnie. Pod ziemią, żywcem. W trumnie. W barze Trubna zakopał typa w trumnie. Pod ziemią. No właśnie. I mam bekę z tego. Nie długo gatek, co? Pokazuję ci artykuł Trumna w trumnie. Okazuje się, że typ prawie tam zszedł, nie? Bo zabrakło mu powietrza w pewnym momencie. Stracił przytomność. Ale na szczęście wystarczająco szybko przybyła trauma. Zrobili dziurę i trochę powietrza. I nie miał większych uszczerbków na mózgu. Generalnie on swojego kontrdebatanta tam pierdolił do trumny. Kurwa mać. Nazwał to oczywiście ostatecznym argumentem. Jak już pod koniec debaty nie tak go podpuścił, nie? Że nie byłbyś w stanie, żeby nie byłbyś w stanie wytrzymać. Nie dałbyś rady, żebym pokazał ci mój ostateczny argument, że mam rację. I tak go nakręcił, aż ten dał się rzeczywiście wsadzić do trumny, a moment później wylądował w ziemi. No to, tego się już trochę nie spodziewał, gościu. Okej. Okay. I teraz pytanko do Adama mam. No. Adam, jesteś w stanie namierzyć kędziora? Czy chodzisz jego pozycję, kurwa, aktualną? No, wiesz, trochę... Trochę nie wypada. A co? Boisz się czegoś? Tak, że on coś, kurwa, odpierdoli. To jest jasne jak słońce.